Witam serdecznie po przerwie. Teraz chwila dla fotoreporterów i naszego tutaj fantastycznego kolegi Piotra Skubisza. Tak. Ja się nazywam Mariusz Ławnik. Większość z Państwa w ostatnich dniach otrzymywała ode mnie dużą liczbę maili. Część z Państwa też korzystała z różnych porad dotyczących działalności rad pracowników. Mam nadzieję, że dobrych. Tak troszkę nawiązując, płynnie przechodząc z pierwszego panelu do drugiego, no, jestem świadomy wielu zgłaszanych problemów przez Państwa. Tutaj dzisiaj obecni mieli możliwość dotrzeć na to miejsce w większości za zgodą swojego pracodawcy. Mam nadzieję, że też w większości Państwa nie musieliście brać urlopów. Ta wrażliwość społeczna i odpowiedzialność społeczna pracodawców jest różna. Tutaj przy okazji mogę Państwu powiedzieć, że mogę zacytować taki smutny jeden z maili, a niestety nie był to tylko jedyny, gdzie otrzymałem informację, że niestety nie będę mogła uczestniczyć w niniejszym forum. Zgodnie ze stanowiskiem pracodawcy nie wysyła mnie na to forum i przepisy o tym nic nie mówią oraz forum to nie są prace Rady Pracowników. Tak. Tej dobrej woli, gdy nie ma zawartego porozumienia, które dawałyby Państwu godziny uregulowane z pracodawcą na wypełnianie obowiązków i zadań na rzecz Rady Pracowników i pracowników, to gdy takiego porozumienia nie ma, rzeczywiście aktualnie ustawa pozwala pracodawcy na jego decyzyjność stuprocentowo, tak więc takie smutne sytuacje się zdarzają. No i właśnie tutaj w tym momencie przechodzimy do naszego panelu drugiego. Prawo ESG, jak może je wykorzystać Rada Pracowników? I jest mi niezmiernie miło powitać ekspertów, z którymi będę miał możliwość porozmawiać na te tematy. Pani Urszula Jóźwiak, prezeska Fundacja imienia Ignacego Krasickiego, ekspertka Instytutu ESG. Dzień dobry. Dalej po lewej stronie pan Daniel Kiewra, ekspert Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Witamy. Dzień dobry. I dalej na samym końcu po lewo pani Ilona Pietrzak, wiceprezes Instytut Spraw Obywatelskich. Dzień dobry Państwu. I widzę, że przetestowaliśmy mikrofony. Każdy z uczestników tutaj, z ekspertów, będzie mógł zawrzeć głos. Na początek poprosiłbym od każdego z moich ekspertów o kilka zdań o sobie i taka krótka też opowieść, jak to się stało, że siedzi tak głęboko ekspercko w temacie ESG. Bardzo proszę, może pani Urszula. Dobrze, dzień dobry. Jestem prezeską Fundacji Księcia Biskupa Warmińskiego Ignacego Krasickiego, w ramach którego powołany został jeden z instytutów, czyli Instytut ESG. No ten temat dzisiejszej dyskusji dotyczy tego. Fundacja tak naprawdę od samego początku powstania zajmowała się dobrymi praktykami w biznesie. Organizujemy wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą konkurs Pracodawca Godny Zaufania. W tym roku zresztą będzie to już bodajże 14 edycja rzeczywiście. Mamy tam największe firmy. Od ubiegłego roku mogą się zgłaszać też małe firmy, co nas bardzo cieszy. I organizujemy kongres związany właśnie dotyczący zrównoważonego rozwoju, kongres ESG Europa. W styczniu będzie to już czwarta edycja.
Wydajemy też media związane właśnie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jest to raport CSR, jest to raport ESG, OESG.pl. I pewnie jeszcze będą jakieś kolejne projekty. Natomiast zajmujemy się oczywiście tą odpowiedzialnością społeczną już od ładnych paru lat i staramy się informować i po ludzku tłumaczyć, czym ta społeczność odpowiedzialność jest, jakie są tam problemy, bo odbywają. Przede wszystkim edukować. To jest jakby nasza główna misja, jeżeli chodzi o fundację. Przepraszam, a jak to się tak w skrócie, że nie, pani jest? Tak w skrócie? Trochę potrzeba, przyznaję. To troszeczkę jest tak, że to ESG, najpierw była społeczna odpowiedzialność biznesu, był CSR, wszyscy wiedzieli, co to mniej więcej jest, pojawiła się terminologia ESG, pojawiły się dyrektywy, najpierw projekty, teraz już jest dyrektywa, pojawiły się regulacje i trochę pojawiło się takie zagubienie. Ja przyznaję, że jako prezes fundacji byłam w różnych gmachach fantastycznych ministerstw i cudownych ludzi oczywiście poznałam, natomiast wszędzie tłumaczyłam i próbowałam dowiedzieć się, kto tak naprawdę tym ESG będzie się zajmował. No i tych informacji nie dostawałam za bardzo. I stąd trochę zaczęliśmy jako fundacja działać, żeby jak najszybciej informować firmy, czym to ESG jest i z czym się wiąże. Bo przychodziło do nas dużo firm, przychodziło dużo instytucji i mówili, że nie wiedzą, więc my postanowiliśmy mówić jak najprościej. Myślę, że jeszcze trochę przed nami, bo myślę, że da się mówić prościej i będziemy się starać to robić. Tak, żeby nie tylko eksperci mówili, ale żeby każdy wiedział, o co chodzi w tym zrównoważonym rozwoju, bo każdy z nas ma, każdy tak naprawdę pracownik ma swoją rolę, jeżeli firma tworzy strategię ESG, jest zobowiązana do raportowania, to każdy z nas od najniższego stopnia ma swoją rolę do spełnienia, ale żeby to spełnić, to musi wiedzieć, o co chodzi i tak naprawdę dlaczego on musi coś zrobić w tym zakresie i że jakieś zadania, nawet w kontekście, nie wiem, ekipy sprzątającej, tak, oni też mają rolę w kontekście ESG realizacji pewnych celów, na przykład wykorzystywania ekologicznych środków czystości, czy mniej używania odpowiednio i że to wszystko jest nie po to, bo ktoś sobie tak wymyślił i tak będzie lepiej, to celowo ma to wszystko służyć przedsiębiorstwu, firmie, a więc i pracownikom. Bo jeżeli firma będzie widziała w tym korzyść i zysk ostatecznie, to oczywiście to też się wiąże z korzyścią dla pracowników. Poproszę pana Daniela. Dzień dobry jeszcze raz. Ja jestem z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, czyli organizacji, która chyba najdłużej zajmuje się w Polsce zrównoważonym rozwojem, bo w przyszłym roku minie 25 lat. To jest stowarzyszenie biznesowe, oczywiście kieruje swoją ofertę edukacyjną, konsultingową, wszelkiego rodzaju webinary, grupy robocze i tak dalej do biznesu. Tak? Natomiast zajmuje się też kwestiami zarówno środowiskowymi, jak i społecznymi. Publikuję też od tych 25 lat raport dobrych praktyk. W tym roku była kolejna jego edycja, gdzie firmy zgłaszają swoje praktyki. One są oceniane w różnych zakresach, również tych pracowniczych. I albo są w tym raporcie, albo ich nie ma, bo oczywiście nie spełniają tych kryteriów. Natomiast u mnie ESG przyszło tak naprawdę z Just Transition, czyli ze sprawiedliwej transformacji, bo od dawna temu, czyli prawie od 20 paru lat, zajmowałem się kwestiami właśnie zarządzania zmianą, restrukturyzacjami. Przez długi czas byłem ekspertem takiego, powiedzmy, francuskiej firmy konsultingowej, która doradzała tylko i wyłącznie organizacjom związkowym, Radom Pracowników i Europejskim Radom Zakładowym. To była filia francuskiego Syndexu. My żeśmy od 2006 roku Syndex przeszkolił masę związkowców i masę rad pracowników. Ja sam, jak sobie policzyłem, to było około 2000 członków rad pracowników, które była przeszkolona, plus kolejne prawie 1500 członków europejskich rad zakładowych. W międzyczasie oczywiście realizując ten dialog, te negocjacje z pracodawcami odnośnie zmian restrukturyzacyjnych, wszedłem trochę tak
niechcący, bo tego zawsze unikałem, na grunt energetyki i górnictwa, bo tam jednak uważałem, że jest za dużo polityki, a za mało takiego konkretnego, merytorycznego podejścia do tematu. No i zająłem się transformacją regionów węglowych, w Polsce głównie, tak? Mogę powiedzieć, że ten sprawiedliwy plan transformacji dla regionu Wielkopolski Wschodni, czyli Konina, jest trochę moim udziałem. Oczywiście nie sam to robiłem, z zespołem. Trochę to, co się na Śląsku wydarzyło, czy w Bełchatowie, też tam miałem swój kamyczek. No więc ta sprawiedliwa transformacja oczywiście jest bardzo mocno zlinkowana z kwestiami społecznymi, z kwestiami środowiskowymi. No i dlatego też od jakiegoś czasu zajmuję się ESG, chociaż tak naprawdę zajmuję się kwestią środowisko i klimat, tak? Kwestiami społecznymi czy negocjacjami, na przykład procesów restrukturyzacyjnych, ochrony miejsc pracy, nie wiem, to było, nie wiem, jedna z największych wtedy europejskich rad zakładowych ArcelorMittal, która miała w swoim przedstawicielstwie prawie 18 krajów, reprezentantów z 18 krajów, gdzie to były po 2-3 osoby w zależności od poziomu zatrudnienia, tak? To były bardzo ciężkie dyskusje. Tam ta sprawiedliwa transformacja na Zachodzie się udawała, bo na przykład zakłady w Belgii, które były likwidowane, walcownia, dzisiaj cały czas pracują, już nie są walcownią, a produkują elementy do wiatraków. Na przykład, tak? To był zakład, który mieścił się w małej miejscowości, gdzie było, no małej, no dla mnie małej, 4000 ludzi, z czego 1500 osób pracowało w tej walcowni, w tej hucie Arcelora. Dzisiaj oczywiście nie pracuje 1500, ale pracuje 800, chyba 50 czy coś koło tego, tak? Więc udało się zachować miejsca pracy, pozostałe, to był główny pracodawca, w zasadzie jedyny duży w tym regionie, więc nie mówię, że ona była sprawiedliwa dla wszystkich, bo pewnie oczywiście niektórzy uznali, że zostali poszkodowani, ale dla większości ten proces zakończył się nowym miejscem pracy i są, z tego co wiem, bo tego nie śledzę, ale przynajmniej wtedy, kiedy to śledziłem, no byli zadowoleni z tego, że udało się te miejsca pracy i ten zakład zatrzymać w regionie, bo w ogóle mogło tych miejsc pracy tam nie być, tak? To tak pokrótce. Proszę, Ilona. Jeszcze raz dzień dobry Państwu, Ilona Pietrzak. Jestem wiceprezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. I to ESG, a właściwie zrównoważony rozwój, przyszło do Instytutu właściwie wraz z powstaniem naszej organizacji. I tym zrównoważonym rozwojem tak naprawdę zajmowaliśmy się, zanim to jeszcze było modne. Wtedy wiele środowisk, wiele osób nazywało nas ekoszołomami i gdzieś tam pod przykrywką też tego hasła gdzieś kategoryzowało to, co robimy. Natomiast przez te wszystkie lata, te 18 lat funkcjonowania Centrum Wspierania Rad Pracowników, o których mówił Rafał, mieliśmy styczność z państwem i przeszkoliliśmy przez ten czas ponad 3,5 tysiąca rad pracowników. To jest blisko 5 tysięcy pracowników, członków rad pracowników. I na co dzień stykamy się z państwa doświadczeniami i tak naprawdę przez te wszystkie lata to, co państwo robicie, bardzo mocno zahacza o ESG. Ja może tak odczaruję też ten akronim, bo zapewne dla większości z państwa jest to znane pojęcie, ale być może nie dla wszystkich. Generalnie w tym roku weszła regulacja, już tak zaczęła obowiązywać regulacja unijna, dyrektywa CSRD, która zobowiązuje spółki działające na terenie Unii Europejskiej do raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Na dziś obejmuje ta dyrektywa raportowanie przez spółki notowane na giełdzie czy spółki finansowe. Natomiast jak pewnie wyjdzie nam później w tej dyskusji, okaże się, że za 2 lata, myślę, że wszyscy, którzy tutaj siedzimy na sali, którzy jesteśmy na sali, będziemy raportować w zakresie ESG, a tak naprawdę podejrzewam, że większość z państwa firm już o te wątki standardów zahacza gdzieś w swoich działaniach. I będziemy też na pewno dzisiaj mówić o SRS-ach, czyli o tych standardach właśnie w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju. I ten akronim ESG to skrót od angielskich słów środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. My dzisiaj, tak jak Mariusz nam zapowiedział, skupimy się na tej literce S i o tym będziemy najwięcej mówić. Niemniej, wracając do tego początkowego pytania, w Instytucie na co dzień
stykamy się z biznesem, na co dzień stykamy się z sektorem społecznym. Prowadzimy też ośrodek wsparcia ekonomii społecznej, czyli jakby tutaj zagospodarowujemy ten obszar ekonomii społecznej, który jest takim stykiem. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że to co najlepsze powstaje na styku sektora biznesowego, społecznego, ale też administracji publicznej. I jak dzisiaj zakładam, że nam wyjdzie z tej dyskusji, zobaczycie Państwo, że to ESG, ono funkcjonuje tak naprawdę w większości obszarów, w jakich działają nasze firmy, w jakich działają nasze organizacje. I to ESG też zaczęło się pojawiać tak naprawdę już mniej więcej około 3 lat temu u nas w Centrum Wspierania Rad Pracowników, kiedy część z Państwa firm, wysyłając do nas zapytanie o przeprowadzenie szkolenia i już później zamawiając szkolenie, prosiła nas o przedstawienie naszych standardów, jakie spełniamy w zakresie właśnie zrównoważonego rozwoju, bo to już Państwa firmy, część Państwa firm raportuje i potrzebujecie do swoich raportów. I jeszcze też taką kolejną przesłanką, która się zadziała, że ten temat ESG zaczął mi być bardzo bliski, było to, że właśnie na co dzień też mam styczność, z uwagi na to, że prowadzę też biuro rachunkowe, na co dzień mam styczność z mniejszymi organizacjami, z większymi, z mniejszymi przedsiębiorcami, z większymi firmami. I faktycznie to, co łączy, to to, że wszyscy zaczynają dostrzegać to, że żyjemy w permanentnej zmianie i albo się dostosujemy do tego, jak ta zmiana przebiega, albo wejdziemy w nią i będziemy podążać za tymi trendami, albo zostaniemy gdzieś na końcu i koniec końców no po prostu zostaniemy wykluczeni z tego obiegu, który funkcjonuje. Stąd gdzieś też te zainteresowania ESG. Natomiast no, tak nieskromnie powiem, że Instytut tym zrównoważonym rozwojem, tak jak powiedziałam na początku, zajmował się zanim to było modne. Dziękuję bardzo. No tu już oczywiście pani wiceprezes wyprzedziła to, co chciałem powiedzieć. Ja jako entuzjasta partycypacji pracowniczej, praktyk tego sposobu współdziałania między pracownikami a zarządzającymi przedsiębiorstwami, chciałem właśnie nakierować dzisiejszą rozmowę na tą literę S, tak? Czyli od angielskiego social. I doprowadzić pytaniami i wywołaną dyskusję do odpowiedzi na takie proste pytanie, może nawet dwa. Co ma Rada Pracowników do ESG w firmie i czy coś dzięki zasadom ESG i tym wszystkim dyrektywom, prawom Rada Pracowników będzie mogła osiągnąć we współpracy z zarządzającymi przedsiębiorstwem dla pracowników, ale też dla całego tego komponentu społecznego, tak? Czyli dla klientów i kontrahentów. Jako, że jestem praktykiem, to teraz zacytuję Państwu fragment z raportu ESG jednej z dużych firm. Raport ma 178 stron za 2023 rok. I tam mamy taki cytat dotyczący Rady Pracowników. Ta Rada Pracowników pojawia się w tym raporcie na tych 178 stronach jeden raz. I ten cytat brzmi: w naszej firmie funkcjonuje wybrana przez pracowników Rada Pracowników, która wspiera współpracę i komunikację pomiędzy zespołem i członkami zarządu. No i teraz powstaje pytanie, co możemy z tym zrobić? I ja bym chciał tutaj zapytać naszych ekspertów, aby może w swojej wypowiedzi mogli Państwu wskazać, jakie widzą możliwości dla Rady Pracowników na takie aktywne uczestnictwo, współdział z zarządzającymi przedsiębiorstwem, z odpowiednimi działami, które zajmują się szykowaniem raportów ESG, no żeby ta Rada Pracowników jednak tam znalazła się trochę szerszej wypowiedzi, a nie tylko, że jest. I no i tyle. To może tym razem zacznę od
z kraju, czyli od Ilony, tak. W mojej opinii uważam, że dostajecie państwo jako Rada Pracowników bardzo silne narzędzie wpływu. I o ile CSR, czyli ta społeczna odpowiedzialność biznesu, do tej pory był przez wiele firm traktowany jako narzędzie propagandy, marketingowe, budowania wizerunku. O tyle w ESG będziemy mieć do czynienia z konkretnymi danymi. Taka jest różnica pomiędzy ESG a CSR-em, są dane. Bardzo konkretne dane liczbowe, które będą miały odzwierciedlenie w sprawozdaniach. I Mariusz odniósł się do raportu, który przygotowała jedna z firm. I to, co przeczytał, jest bardzo skromne i właściwie niewiele mówi oprócz tego, że funkcjonuje Rada Pracowników. Natomiast, że jest. I absolutnie nie chcę usprawiedliwiać tej firmy, natomiast trzeba zauważyć, że ten raport, on absolutnie jeszcze nie był zweryfikowany pod kątem standardów, które zaczęły obowiązywać. On był takim nadal narzędziem marketingowym, wizerunkowym dla firmy i większość raportów, jeżeli spotkaliście się już z raportowaniem zrównoważonego, w zakresie zrównoważonego rozwoju, ma podobny charakter, te, które funkcjonują obecnie. Natomiast te raporty, które już będą robione za 2024 rok, będą opierały się na bardzo konkretnych standardach i takim kluczowym, myślę, standardem w tym obszarze S jest wolność zrzeszania się. Tam jest to wprost napisane, że macie, że firma ma obowiązek spełnić standard w zakresie wolności zrzeszania się pracowników, ale też poprawy funkcjonowania pracowników w firmie. I jeśli chodzi o to, co państwo dostajecie, ja myślę, że to jest naprawdę, oczywiście pewnie w wielu firmach zdarzy się takie ryzyko, które pewnie jest wysoce prawdopodobne, że część firm będzie po macoszemu do tego podchodziła, bądź gdzieś będzie szukała tych takich uników, które pozwolą na to, żeby te standardy, powiedzmy, że spełnić, ale nie traktować ich na poważnie. Niemniej pamiętajcie, że dyrektywa nam mówi o tym i za chwilę wejdą, mam nadzieję, że za chwilę wejdą, bo to wszystko już jest, że tak powiem, na przednówku. Regulacje nasze polskie w ustawie o rachunkowości, w ustawie o firmach audytorskich, jeszcze w kilku ustawach, gdzie tak naprawdę ten raport będzie częścią sprawozdania z działalności firmy, w tym częścią sprawozdania finansowego. I słucham? Tak, znaczy na razie nie ma wzorów jako tako raportu, natomiast są standardy, które firma będzie musiała w tym sprawozdaniu pokazać. I te sprawozdania będą badane przez biegłych rewidentów. I w ustawie jest odniesienie do konkretnych, do konkretnej odpowiedzialności, solidarnej odpowiedzialności organów spółki za niespełnienie standardów. Proszę. Radosław Kaczmarski, Bank PKO S.A. Ja zadam takie pytanie, czy my jako członkowie Rady, bo jak pani powiedziała, pani prezes powiedziała, w tym roku, za koniec roku będzie to raportowanie audytowalne, możemy i mamy jakąś możliwość przed opublikowaniem, bo rozumiem, to będą raporty jawne, tak samo jak sprawozdania finansowe na początku, do momentu publikacji są utajnione, jak one będą publikowane, czy możemy mieć jakąś formę podważenia tego raportu albo ewentualnie zgłoszenia ewentualnie do kogo, że na przykład zapisy albo raportowanie przez pracodawcę jest, delikatnie mówiąc, nie w 100% zgodne z rzeczywistością. Tutaj może też wesprę się zaraz z głosem kolegi i koleżanki, bo jeśli chodzi o samo zgłoszenie nadużyć, naruszeń, no to będzie się działo zapewne podobnie jak w zakresie działalności po prostu firmy. Natomiast to, co państwo dostajecie na dziś, dostajecie narzędzie do tego, żeby firma po pierwsze ujawniła wam wcześniej ten raport,
żebyście mogli zgłosić uwagi do tego raportu, a potem monitorować, co się z nim dzieje. Dziękuję serdecznie, bo właśnie o to pytam, bo nie wiem, czy szanowni państwo akurat wiecie, mamy raporty finansowe i niefinansowe. Ta część akurat pani prezes mówi o raportach niefinansowych, prawda? I to będzie w tych raporcie. Czyli czy ja dobrze zrozumiałem panią prezes, że na etapie tworzenia pracodawca będzie miał wymóg prawny przekazać Radzie Pracowniczą bądź jakimś organizacjom społecznym przed opublikowaniem tego raportu i wydanie jakiejś opinii? Czy tak to mam rozumieć? To ja na to pytanie odpowiem. To oczywiście tam obowiązku nie ma, ale momencik, obowiązku takiego bezpośredniego nie ma, żeby wam przekazać, co będzie w raporcie, ale uwaga, SRS-y, czy, może bardziej nie SRS-y, czyli te standardy europejskie, tylko ta dyrektywa CSR, bo nie ma dyrektywy CSRD, bo to D to jest dyrektywa na końcu. Mówią wyraźnie, że cały proces ma być, jest tam zaszyta dialog z interesariuszami, czyli oczywiście również z interesariuszami wewnętrznymi, czyli tymi, którzy partycypują na przykład w dialogu społecznym. Pamiętajmy, że w dialogu społecznym takim w ujęciu stricte formalno-prawnym nie ma czegoś takiego jak Rada Pracowników, bo dialog jest tylko trójstronny. Pracodawcy, rząd i reprezentatywne związki zawodowe. Rady Pracowników nie podlegają pod dialog społeczny. To my je tam wkładamy, bo powinny tam być, ale na tym poziomie takim formalno-prawnym ich tam nie ma. Ale z punktu widzenia tworzenia raportu i tych zapisów, to ten dialog, tak zwane sesje dialogowe się odbywają. Ja byłem na kilku czy kilkunastu takich sesjach. To są duże spółki giełdowe, gdzie, nie powiem, bo tego nie sprawdzałem, ale chyba tylko na jednej czy na dwóch byli przedstawiciele, no tam byli przedstawiciele związków zawodowych, tak? Którzy brali w tym udział i była dyskusja na temat tego, co firma ujawnia, w jaki sposób ujawnia, czy jest to prawda. Natomiast oczywiście firma w zakresie pracowniczym w ramach standardu, bo tak naprawdę na dzień dzisiejszy tylko jeden raport został sporządzony w oparciu o SRS-y, to jest taka średnia firma, tylko się nazywa, która produkuje meble. Ona jako jedna, jako jedyna zrobiła raport w oparciu o standardy, ale ona nie ma reprezentacji pracowniczej, bo tam po prostu załoga pewnie i tak by uznała, że nie potrzebuje, bo to jest firma, która naprawdę wysoki standard zatrudnienia trzyma. Tam są sami specjaliści z wysokimi wynagrodzeniami. No, ale to jest nieważne. Ten raport jest dostępny na ich stronie. Tak, jest dostępny na ich stronach, tak? W ogóle można spojrzeć... Tylko. Tak się nazywają. Ale to, co chciałem powiedzieć... To jest prawda to, co powiedziała koleżanka, że CSR to było takie miękkie narzędzie PR-u, marketingu. ESG jest twardym narzędziem, bo ma twardą regulację za sobą. I za samymi standardami stoi tak naprawdę około 1100 punktów danych, to są data point, które pokazują, jakie wskaźniki powinny być pokazane. Oczywiście, jeżeli czegoś nie ma, to firma nie musi pisać, że tego nie ma, tylko po prostu o tym nie pisze. Tak, tak samo jak w sprawozdaniu finansowym. Jak nie bierzemy leasingu, to nie piszemy leasing zero, tylko po prostu tego wiersza w sprawozdaniu finansowym w rachunku wyników takim czy innym nie pokazujemy. Tak? Tu nie ma wzoru, bo nigdy nie będzie wzoru, natomiast jest pewien zestaw ujawnień, które firmy muszą pokazać, czyli pokazać, co za dany okres obrachunkowy, roku czasu na przykład, się zadziało, tak? Sprawy pracownicze są tak naprawdę regulowane bezpośrednio przez dwa standardy, S1 i S2. S1 to są wszyscy, bo tam nawet są zewnętrzni, bo są samozatrudnieni, tak zwani własny pracownik, właśnie pracownicy, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, a w dwójce to jest łańcuch wartości. Czyli również pracownicy, którzy w tym łańcuchu wartości gdzieś są. W tym pierwszym mamy 17 ujawnień. Ujawnienie numer 2 mówi właśnie, o ile dobrze pamiętam, S1-2, mówi o tym, w jaki sposób prowadzona jest, reprezentowana jest i prowadzony jest dialog w firmie. Partycypacja, tam nie ma wymienionego, czy ma być to Związek Zawodowy, czy Europejska Rada, czy Rada Pracowników, tylko po prostu jak jest prowadzony. I jakby się odwołać do data pointów, czyli tych punktów danych, tych wskaźników, to może być, tak, ilość spotkań, ilość rekomendacji, która była różne wskaźniki tam można sobie wpisać. Oczywiście data pointy nie zamykają tej listy, bo można stworzyć kolejny, tak, to jest tylko standard, gdzie można dodać coś nowego. Więc to tam jest. I ważne jest to, co powiedziałem na samym początku, jeszcze to podkreślę, że jak jest tworzony raport,
to firma jest w pewnym sensie zobligowana, żeby interesariusze wypowiedzieli się i brali czynny, nie bierko, czynny udział w sesjach dialogowych, nie w pisaniu raportu, tylko w sesjach dialogowych. Na tej sesji dialogowej przedstawiciel załogi, zrzeszony w takim czy innym ciele, może oczywiście zadać pytanie, jak ta kwestia będzie opisana w sprawozdaniu, tak? Bo teraz pamiętajmy, że raport oczywiście jest częścią to są tak naprawdę raporty zintegrowane z częścią tą finansową. Ale ta część pozafinansowa czy niefinansowa tak naprawdę adresowana jest do właśnie interesariuszy, do tego całego otoczenia regulacyjnego, do urzędów, do klientów, do łańcucha wartości, żeby pokazać, że firma co robi, jak ujawnia kwestie środowiskowe, społeczne czy ładu zarządczego. Tak? I powiem tak, że sam raport jako taki moim zdaniem nie jest aż tak bardzo ważny. Ważne jest w nim to, co firma napisze w ESRS-ie 1 i 2, jakie ma plany zmienienia tej sytuacji, którą zaraportowała. No oczywiście to jest w pierwszej kolejności co do klimatu i co do kwestii środowiskowych. Emitujemy ileś tam zanieczyszczeń, spuszczamy wodę do rzeki i tak dalej. Mamy wskaźnik. Biegły rewident tego nie będzie oceniał, czy to źle, czy dobrze, tylko stwierdzi, czy źródła tej emisji, te podstawowe, są udokumentowane w jakimś dokumencie księgowym czy o źródła pochodzenia energii na przykład. Tak? Piszemy, że mamy zieloną energię, no ale skąd ona jest? Czy ona jest z sieci z PSE, czy ona jest, w jakim procencie jest z tego offshore'u, czy z tych wiatraków, czy z fotowoltaiki? On tego nie oceni, tylko stwierdzi, że to się zgadza z dokumentami. Natomiast rynek, a zwłaszcza łańcuch wartości, oceni, bo tak już się dzieje. W takich firmach, no rzucę ten przykład Orlenu, mamy 11 tysięcy podmiotów w łańcuchu wartości. 11. To jest największy sprzedawca dwóch rzeczy. No trzech. Benzyny, kawy i parówek. No bo tak jest. Już dzisiaj Orlen pyta się swojego łańcucha wartości, i to nie tylko tego w Polsce, tylko zagranicznego, skąd na przykład jest to ziarno kawy, tak? Jakie są warunki na tych plantacjach, czy tam jest fair trade, czyli odpowiedzialna sprzedaż, uprawy i handel. Jakie są warunki pracownicze? Bo o to, tak czy inaczej, jeśli będzie chciał uzyskać finansowanie, zapyta go się bank. Banku nie interesuje ESG, banku interesuje taksonomia. A w taksonomii są dwie ważne rzeczy. Cele środowiskowe i chyba w 18 artykule minimalne gwarancje, które mówią o prawach człowieka na przykład, w tym również prawach pracowniczych. Bank się o to zapyta i powie, no słuchajcie, w waszym łańcuchu wartości kupujecie na przykład coś tam z Konga, nie? Kupujecie kobalt z Konga do baterii. No ale tam pracują w kopalniach dzieci, nie? Bo to każdy to wie. Co w związku z tym czy my z punktu widzenia taksonomii, tych regulacji, które na nas ciążą, możemy udzielić finansowania, skoro wy wykorzystujecie pracę dzieci na przykład, nie? No bo ją wykorzystujecie pośrednio w łańcuchu wartości. I instytucje, podmioty się trzy razy teraz zastanowią, czy to się będzie opłacało. Tak? Oczywiście mogą pójść do innego banku, ale za chwilę wszyscy będą tak postępować. Wszyscy będą wymagali tego samego. No oczywiście można szukać finansowania, nie wiem, w Afryce czy Azji, ale nie wierzcie, Afryka i Azja też się dekarbonizuje i też patrzy na te kwestie środowiskowe, na społeczne może w mniejszym stopniu, ale patrzy. Tu ważna jest ta, ja nie lubię tego słowa holistyczne, powiedzcie całościowe, bo jeżeli jeden z tych elementów nie będzie się zgadzał sektorowi bankowemu lub łańcuchowi wartości, to się trzeba zastanowić, czy wejść w tą transakcję, czy ją zrealizować, albo czy ją sfinansować. Pewnie zakładam, że prawa pracownicze będą na drugim miejscu pośrodowiskowych, bo to jest dzisiaj modne i to jest dzisiaj ważne, ale jeśli zobaczymy raz, drugi, trzeci, że tam są spory zbiorowe, że zwalnia się takiego czy innego przedstawiciela reprezentacji pracowniczej, że są takie albo inne warunki pracy, to ktoś się może zastanowić, okej, dobra, coś tutaj jest nie tak. I co z tym można zrobić? Więc to jest narzędzie twarde, które można wykorzystać, ale też ja zadam pytania, bo mówię, pracowałem za zadanie pracowników. W jakim stopniu do tej pory żeście wykorzystywali informacje, które mieliście od pracodawcy, na przykład sprawozdania finansowe?
czy to było dla was narzędzie? Bo jeśli nie było dla was narzędziem, to i raport zrównoważony może nim nie być, tak? Bo nie mieliście wiedzy, doświadczenia, umiejętności, nie wiem, nie mieliście eksperta, kogokolwiek tam sobie wymyślimy. Więc to poszerza wasze pole wiedzy, którą powinniście mieć, albo umiejętności zadania właściwego pytania na posiedzeniu rady, czy na spotkaniu z zarządem, czy tam z kimkolwiek z firmy. To jest klluczy. Panie Danielu, ja na chwilę przerwę, skorzystam z prawa moderatora. Tak. Tutaj łączymy kropki, tak więc w projekcie naszej nowelizacji ustawy zobaczycie wreszcie kwestie budżetowe, żeby Rada mogła eksperta, który ją wyszkoli, wybrać bez zgody pracodawcy, tak? Tylko żeby w ramach budżetu przyznanego mogła wybrać sama eksperta. Tak więc zachęcam do wchodzenia na stronę. Dostaliście państwo ode mnie maila, jest tam link i korzystajcie z tego. Łączymy te tematy, a ja teraz bym tutaj poprosił panią Urszulę. W tym temacie cały czas jeszcze takie pytanie pomocnicze, które mam nadzieję wyjaśni radom naszym obecnym na sali, jak mogą, według pani, no może nie mogą, ale może mogą wykazać się jaką aktywnością, z czym mogą wyjść, żeby w tych rozdziałach, gdzie mamy zarządzanie kwestiami pracowniczymi, gdzie mamy badania opinii pracowników, dużo obecnych na sali tutaj przedstawicieli jest z dużych korporacji. Tam te tematy są bardzo popularne teraz i każda większa firma robi badania opinii pracowników, a ankiety zaangażowania reklamuje wynik z tych badań zaangażowania, jeśli jest wysoki, jak jest prowadzona komunikacja. Czy tu się otwierają dla Rady Pracowników takie działania, które potem powinny mieć odzwierciedlenie przez przedsiębiorcę w raporcie, jeśli dokona takich czynności z Radą? Dziękuję. Tak, no to może tak uzupełniając trochę wypowiedź też kolegi, wrócę do tych właśnie, do relacji Rady Pracownicze i ESG. Tak, musu nie ma, rzeczywiście. Pracodawca nie musi teoretycznie, nie ma takiego obowiązku, żeby z wami tutaj w jakim zakresie dopraszać was do tworzenia raportu ESG. Ale po pierwsze, jedna możliwość jest taka, że doprosi, powinien, każdy odpowiedzialny pracodawca powinien was dopraszać już w momencie przedstawicieli pracowników przy tworzeniu samej strategii zrównoważonego rozwoju. Już samych tych wytycznych. I część pracodawców już to robi. My chociażby organizując właśnie ten konkurs Pracodawca Godny Zaufania, mamy już firmy, które jakby pokazują, że dają, jakby wprowadzają ten dialog pracowniczy już na momencie tworzenia samej strategii. Czyli tych wytycznych właśnie, które są jakby kluczowych działań, które będzie podejmować firma. To jest jedno. Dwa, rzeczywiście, ten dialog, te sesje dialogowe. Tak, tutaj już przedstawiciele pracowników są dopraszani. Ja przyznaję, że w tych sesjach dialogowych też już wielokrotnie brałam udział, no, ze względu na to, że jestem przedstawicielem tego trzeciego sektora, czyli też pewnego interesariusza firm. I tam pracownicy zawsze są. Nie zawsze są to przedstawiciele rad. Czasami to są przedstawiciele właśnie związków zawodowych, oczywiście. Albo po prostu przedstawiciele. Tak, dokładnie. Natomiast są. I pracodawca, który do tego dialogu nie zaprasza strony pracowniczej, już tak naprawdę nie spełnia pewnych informacji, które musi ujawniać, bo mamy te punkty dialogu społecznego i tu musimy pokazać coś. On musi po prostu pokazać, z kim tą sesję dialogową prowadził, tak? Więc jak nie ma tam jednego z interesariuszy, no to już się lampka zapala, że może coś jest nie tak. Tak. I odwołując się jeszcze do pytania. Czy macie wpływ na tworzenie raportu? No poniekąd tak, bo jeżeli jest dobrze prowadzona sesja dialogowa, to uczestnicy sesji dialogowej, do której doproszeni są pracownicy, otrzymują wyniki tej sesji dialogowej. To nie jest tak, że spotkaliśmy się, rozmawiamy. Te sesje dialogowe wyglądają różnie, różnie są prowadzone, ja może tak bliżej sobie przedstawię. I ostatecznie tam omawiacie wszystkie wpływy najważniejsze z waszego punktu widzenia, które ma
firma w zakresie społecznym, właśnie środowiskowym, ładu korporacyjnego, czyli tego, jak zarządzana jest firma, jakie polityki są wprowadzane, jakie kodeksy są wprowadzane, jaka jest chociażby kwestia ochrony sygnalistów na przykład. I te wszystkie kwestie są omawiane i wy macie możliwość powiedzenia, jakie widzicie ryzyka, jakie widzicie szanse, bo to też nie chciałam mówić o tym, że raport to są wpływy negatywne. To są wpływy pozytywne, negatywne, możliwe ryzyka, możliwe szanse i wpływ ten może być potencjalny, a może być faktyczny. Czyli tak rzeczywiście, jak firma wpływa na danego interesariusza, na daną grupę, na dany jakby sektor działalności, czy to środowiskowy, czy społeczny, czy właśnie w zakresie zarządczym. Ale no macie tu swój głos i powinniście otrzymać potem tą informację i wy możecie coś z tym zrobić. Jeżeli otrzymacie raport z takiej sesji dialogowej i stwierdzicie, że jest tam coś, czego nie było, jest coś, co zostało źle ujęte, bo też audytorzy, którzy będą tworzyć takie raporty, mogą czegoś nie zrozumieć. W sesjach dialogowych uczestnicy powiedzmy 30 osób. To są takie zwane burze mózgów, bo tak to wygląda. Każdy mówi swoje różne rzeczy. No nie da się, jeżeli... Tak, ja mówię bardzo praktycznie, jeżeli 5 osób powiedzmy prowadzi taką sesję dialogową, to nawet kwestia ludzka może o czymś zapomnieć, może coś przeinaczyć i tak powinniście wtedy sprawdzić taki raport, czy tam raport, no może sprawozdanie z tej sesji dialogowej. Więc tu w tym zakresie macie duży wpływ. A jaka jest rola rad? No właśnie, jeżeli firma musi ujawniać informacje w zakresie prowadzenia dialogu społecznego, to wasza rola urasta bardzo mocno. Szczególnie, jeżeli będziecie rzeczywistym ciałem doradczym dla przedsiębiorców. Tak? No, wszystko zależy oczywiście, każda rada radzie nierówna, wszystko zależy jest od ludzi, którzy tam są i rzeczywiście od tej wiedzy. Jeżeli rzeczywiście będziecie mieli możliwość bycia szkolonym, bo temat ESG wcale nie jest taki trudny, to trudno brzmi, bo mówią eksperci. To jest trochę tak jak z prawnikami. Jak prawnicy mówią, że nawet o kwestiach oczywistych, to czasem nie wiadomo, o co chodzi. I tu trochę tak jest, bo jest specyficzne słownictwo. To słownictwo zostało wprowadzone, trzeba je wyjaśnić, trzeba je zrozumieć. Natomiast są to wszelkie działalności społeczne, firmy na środowisko. Właśnie każdy wpływ, tak? Jak firma wpływa na środowisko, w jakim sposób jest go zanieczyszcza, w jakim sposób na przykład próbuje ulepszyć ten swój wpływ, czyli w jakimś zakresie na przykład firma nie może zrezygnować z transportu, ale może na przykład zmniejszyć swój negatywny wpływ w zakresie wykorzystania wody i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, ten ESG to jest taki CSR-owy Excel, w którym wpisujemy pewne dane i bazujemy na rzeczywistych danych. To nie jest tak, że będziemy nam wpisywać sobie rzeczy z palca. Nie, tu już mamy specjalne standardy, mamy wytyczne i musimy to zrobić. Ale jeszcze wracając do tych rad. Jeżeli prowadzicie dialog z pracodawcami i jesteście głosem pracowników, więc to wy widzicie najlepiej wszelkie ryzyka związane z pracownikami. I jeżeli będziecie informować pracodawcę o tych ryzykach, ale też szansach, bo trochę to wprowadzenie ESG to jest sprawdzenie wszystkich strategii, wszystkich polityk, które działają w firmie, a być może nie działają. Być może wcale nie trzeba mieć, nie wiem, pewnych rozwiązań. Może należy rozwiązania wprowadzić zupełnie inne i wy możecie pracodawcom po prostu pokazać, jakie rozwiązania będą działały tak, żeby pracownicy nie odchodzili, żeby nie było strajków, żeby nie było wszelkich różnych działań, żeby ochrona sygnalistów była i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy jest szereg i tu ja to widzę bardzo dużą rolę rad pracowniczych, bo pracodawcy po prostu muszą to ujawnić. Oni przed tym nie uciekną. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze, co się łączy z tą kwestią? Jeszcze bym dopytał naszych ekspertów o takie rzeczy, które część rad pracowników doświadcza. Tak? Czyli ja sobie wynotowałem... W dużych firmach tworzymy polityki różnorodności, zatrudnienia, work-life balance, reintegracja, prawa człowieka. I teraz ustawa nasza ułomna, która teraz funkcjonuje, nie daje radom pracowników z automatu do uczestnictwa w takich
pracach komisji tworzących takie akty prawne. A czy zdaniem naszych ekspertów Rada Pracowników w świetle wchodzących w życie kolejnych przepisów powinna, bądź czy już może nawet, zawnioskować o taki udział w takich pracach, bądź o udział dotyczący jakiejś rewizji stanowisk, które już w tej firmie są. To może tym razem zaczniemy od pana Daniela. No oczywiście może, bo już nie pamiętam, w którym to jest standardzie, czy w tym SRS 1 czy 2. To są te poza takie, te generalne, poza środowiskiem, poza kwestiami społecznymi i ładu korporacyjnego. One odwołują się do tego, co firma robi, w jaki sposób to robi, kto jest w to zaangażowany. Tak? Jak ta kwestia na przykład dialogu społecznego powinna wyglądać. Więc oczywiście jeżeli mamy pewną wytyczną, pewien standard do tego, w jaki sposób ten sam raport tworzyć, tak, że powinna być sesja dialogowa i powinni być tam interesariusze, to już to samo to daje nam pewne narzędzie, że skoro jesteśmy reprezentacją pracowniczą taką lub inną, to mamy prawo w niej wziąć udział i nawet jako pracownicy, czy tacy powiedzmy przedstawiciele ad hoc, niezrzeszeni, bo tak też się zdarza, na gruncie formalno-prawnym prawa europejskiego taka reprezentacja też jest dopuszczalna, więc można to oczywiście to wykorzystać i no, ale trzeba wiedzieć, w którym momencie ten proces się rozpoczyna, że on się rozpoczyna w firmie, tak? Trzeba w odpowiednim momencie złożyć ten wniosek, czy nawet jeśli jest firma odpowiedzialna, to nie trzeba go złożyć, bo ona i tak sama się powinna zwrócić do was, tak? Jeśli potem w raporcie będzie napisane, że w tych sesjach nie było na przykład przedstawicieli, a są przecież, no to co już powiedziałem wcześniej, to już będzie jakaś czerwona lampka dla tych, co czytają, że no okej, tu wszystko jest ładnie, jest wyliczone, jest kwantyfikowalne, mierzalne wskaźnikami, ale może czegoś tu brakuje, tak? Łańcuch wartości się prędzej czy później o to zapyta. Bo jeśli się nawet klienci nie zapytają, to zapytają się ci z łańcucha wartości, którzy kooperanci. Taki przykład z rynku francuskiego, z firmy budowlane, ale to jest firma, która buduje drogi. Jak było zamówienie publiczne, robione przez rząd centralny, dwa takie przypadki znam, właśnie tej firmy budowlanej, a druga była firma motoryzacyjna. W tym drugim przypadku, on jest może bardziej jaskrawy, bo to francuska policja zamawiała samochody, ale był wyraźny wyznacznik, jakie kryteria muszą być spełnione i były tam też zaszyte właśnie kwestie społeczne, że to mają być pracownicy etatowi w takim i takim procencie, że tam nie ma prawa być sporów zbiorowych więcej niż X na rok czasu. To samo dotyczyło tej firmy, która budowała drogi, tak? Więc takie rzeczy, no we Francji to już funkcjonuje, ustawa o należytej staranności też jest tam, funkcjonuje od 2018 roku, ustawa o radach pracowników, czyli to, co jest zaszyte tam w kodeksie pracy, od 71 roku, więc oni mają trochę dłuższą tradycję i te wszystkie rzeczy są ważne, żeby zlinkować sobie te wszystkie kolokacje, te wszystkie połączenia między poszczególnymi aktami prawnymi, bo one się uzupełniają na różnych poziomach. Tak? Jeżeli czegoś nie jesteśmy w stanie zdobyć na poziomie właśnie raportu zrównoważonego, no to może, bo nie ma tego, albo o tym zapomniano, nie wiem, to można spróbować z punktu widzenia właśnie tych minimalnych gwarancji i taksonomii na przykład, która wymaga badania takich kwestii. Taksonomia to jest rynek finansowy, on się o to będzie pytał, bo on się o to już pyta. Tak? Jak na Związku Banków Polskich była taka dyskusja, to była dyskusja oczywiście o to, jak są traktowani klienci indywidualni, jak ich weryfikować w ramach taksonomii, czy na przykład ktoś kupuje mieszkanie, czy to mieszkanie nie zmienia swojego impaktu środowiskowego przez te 30 lat płacenia kredytu, tak? Jakie jest oddziaływanie, ale też jak to klient ma udowodnić, no bo dzisiaj ma, no oświadczenie musi dać, tak? Ale również są pytania o kwestie właśnie tej należytej staranności, tego czy w danym łańcuchu na przykład tego dewelopera, który buduje te mieszkania, są respektowane prawa pracownicze. Bank to będzie wiedział. Ta firma budowlana
może jej pracownicy mogą tego nie wiedzieć, ale bank wie więcej o tej firmie niż ci pracownicy o niej wiedzą. Tak? Więc te informacje na pewno są. I moim zdaniem należy z nich korzystać, bo one, nawet jeśli nie raportujecie, bo raportować będzie 3000 podmiotów, tak plus minus, ale jesteście w łańcuchach prawdopodobnie wartości. Wszyscy są. I nawet jeśli firma nie będzie raportowała, bo jest MŚP, to i tak dostaje te zapytania od tej centrali na przykład. Tak? To rzucę przykład Volkswagena, gdzie wszyscy kooperanci Volkswagena już w tamtym roku dostali, bo od tego roku, czy tam od poprzedniego roku funkcjonuje u nich ustawa, której nazwy nie wymienię, ale ona dotyczy należytej staranności. Już dostawali zapytania, czy są respektowane kwestie środowiskowych impaktów, czy tych wpływów środowiskowych, ale też kwestie pracownicze. Tak? Ilu jest pracowników tymczasowych, chociaż tymczasowi, jako, czy nawet ci na samozatrudnieniu są traktowani jako siła własna. To jest jakby taka nowość, mieszczą się w standardzie S1, czyli są traktowani jakby zbiorczo. Tak? Oddzielna kategoria to jest to, co jest w łańcuchu wartości. Więc to jest, nawet jeśli firma tego nie będzie publikowała, to na pewno to jest, bo się ktoś o to zapytał. Więc pytając, czy prowadząc rozmowę, czy chcąc uzyskać informacje, to należy się zapytać, no, czy łańcuch wartości zapytał się o takie rzeczy, jaka była odpowiedź na przykład do tego Wolfsburga, jeśli już mówimy o Volkswagenie. Tak? Po prostu. Bardzo dziękuję. Tutaj będę takim adwokatem naszych rad pracowników i na pewno się zapytają, no dobrze, to jakieś jedno, dwa zdania, które będziemy mogli wysłać w naszym zapytaniu i nie zostaniemy zbyci odpowiedzią jakąś zdawkową. Tu bym panią Urszulę poprosił. Chodzi mi właśnie, żeby wychodząc dzisiaj z sali kolumnowej, nasi przedstawiciele, mamy tutaj, ja mogę powiedzieć, tak, no mamy poważne, duże banki, PKO BP, PKO SA, byli też zgłoszeni, widziałem też, mBank też jest, tak. Mamy też jeszcze tutaj dużo dużych firm, więc to już się dzieje, tak. Więc żeby te rady pracowników nie były pominięte w tym łańcuchu, ja bym to nazwał łańcuchem odpowiedzi, tak? Bo często jest tak, że te duże spółki, departamenty compliance w jakiś sposób ze związkami zawodowymi prowadzą dialog na różne pytania, a rady pracowników bywają pomijane. To jak to ma zrobić rada? Jedno, dwa zdania w swoim piśmie, które wyślę z zapytaniem, które otworzy drzwi do rozmowy. Jeśli się da oczywiście teraz. Myślę, że się da. Przede wszystkim, jeżeli nie byliście zapraszani do sesji dialogowej, bo w tych dużych bankach te sesje dialogowe już trwają. Część nawet z banków już takie raporty ESG tworzyły w ubiegłym roku, jeszcze mimo tych, że te standardy nie wszystkie były ogłoszone, albo dopiero co, bo Boś był chyba jednym z tych pierwszych, który rzeczywiście opracował raport zgodnie z dyrektywą, natomiast jeszcze nie zgodnie ze wszystkimi standardami, bo wszystko to było chyba wtedy jeszcze w projekcie, te standardy, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast już teraz tak naprawdę rady, moim zdaniem, pracownicze mogą wysłać do swoich pracodawców informacje w związku z dyrektywą CSR i koniecznością ujawniania informacji dotyczących dialogu społecznego, prosicie o informację właśnie procesu tworzenia strategii ESG i raportowania i w jakim zakresie, czyli mogą was uwzględnić w tych sesjach dialogów, które będą prowadzone i w całym procesie tworzenia raportu. To możecie. Czy pracodawca się zgodzi? To już jest inna kwestia. Powinien. No. Natomiast to na pewno możecie się ujawnić i też, ja bym też nie chciała, wiem, że jesteśmy tutaj po to, żeby mówić o S, ale rady pracownicze i pracownicy mają wpływ na tą literkę G jeszcze, o której nie mówiliśmy, czyli kwestie właśnie ładu korporacyjnego, czyli kwestii compliance, tak. I tutaj jak najbardziej ochrona sygnalistów, właśnie kwestie wszelkich polityk dotyczących pracowników. Mobbing, tak? Mobbing, jak korupcja, tak, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są kwestie, w których wy powinniście się też i macie możliwość wypowiadać.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że rady pracowników zanotowały, a jak nie zanotują, to będzie relacja. Będziecie mogli sobie to odtworzyć, tak? Będzie całość, tak więc no już macie taki kawał szkolenia, tak? Dzięki naszym ekspertom. Znaczy, ja bym dodał do tego jedną rzecz. Może ona nie oddziaływuje na was tak w sposób bezpośredni, ale ona pozwoli spojrzeć na to, jak firma patrzy, czy co firma planuje. W tych SRS-ach jedynce i dwójce firma, bo tu mówiliśmy o strategiach ESG, klimatycznych, nie ma czegoś takiego. Firma ma tylko jedną strategię, swój model biznesowy. Pytanie jest, jaka jest strategia firmy, jaki jest model biznesowy i jak te kwestie środowiskowe i społeczne są wpisane w aktualny lub planowany model biznesowy. I o to bym się zapytał. Bo tak jak sprawozdanie finansowe, sprawozdanie niefinansowe mówi o tym, co było. Czyli to już post factum, tak? My możemy to naprawiać, zmieniać, poprawiać. Okej, okay. To jest też ważne, czy my w sprawozdaniu piszemy, czy mamy świadomość tego, że to, co żeśmy napisali, jest oceniane w taki czy inny sposób, ale jaki mamy plan na ewentualną poprawę, czy jaką mamy strategię w obszarze środowiskowym, społecznym, czy jaką mamy strategię w odniesieniu do ładu korporacyjnego, na przykład do kształtowania polityk, nie wiem, udziału kobiet w zarządach spółek, tak? Albo to, co bym się zapytał, to też jest ciekawe, bo tego nie spotkałem. No dobra, ja wszystkiego nie widziałem, więc mogłem tego, może to gdzieś jest. A on zapytał się, czy zarząd ma wpisane cele ESG w swoją politykę, w swoją własną politykę wynagradzania. Tak? Czyli jakie cele ma postawione zarząd, z których jest rozliczany przez Radę Nadzorczą i przez pewnie właściciela w obszarze środowiskowym i społecznym. Czy w ogóle ma jakieś cele społeczne? Tak? Bo środowiskowe na 99,9% będzie miało redukcję śladu węglowego, nie wiem, gospodarka obiegu zamkniętego, nie wiem, bioróżnorodność, woda i tak dalej, ale czy ma wpisane jakieś cele w obszarze społecznym? Na przykład właśnie kwestie związane z podnoszeniem, ja nie lubię tego słowa, nie wiem jak na polskie przetłumaczyć, well-beingu, czyli tego balansu między życiem zawodowym a prywatnym, tak? Czy ma jakieś cele odnośnie warunków pracy? Równowaga. Równowaga płci, tak, no może dla niektórych jest to nieważne, ale no jest to ważne, tak? Czy jaka jest polityka wynagradzania, premiowania? Czy te cele zarząd posiada, tak? Jest taki, tutaj był prezes Witucki z Lewiatana, on jest członkiem też FOB-u, w sensie Lewiatan, a sam prezes Witucki jest członkiem takiej inicjatywy Chapter Zero Poland, skadresowanej do członków zarządów i rad nadzorczych odnośnie celów klimatycznych, tak? I tam spółki wyraźnie pokazują, że te cele coraz częściej są wymagane, zwłaszcza w sektorze bankowym, bo tego od nich wymaga nadzór finansowy, i są wynagradzane za to, tak? Ale ten cel, czy te cele społeczno-środowiskowe, też musimy sprawdzić, w jakim stopniu one są kompatybilne, spójne z celami, czy ze strategią firmy, z jej modelem biznesowym, tak? Czy ten model biznesowy na przykład, bo wiemy, że firma ma jakiś cel i za 5 lat chce zdekarbonizować jakiś proces produkcyjny, a jeśli to widzimy, to możemy sobie dokonać analizy i nam może wyjść, że okej, to będzie oznaczało na przykład 15% załogi mniej. Nie? To okej, no, to jest cel, będzie zrealizowany, tylko jest pytanie wtedy, czy te 15% załogi ma pójść na bezrobocie, czy można ich przesunąć na przykład gdzieś indziej, tak jak znowu daję ten przykład tego ArcelorMittala belgijskiego, tak? To nie był proces łatwy i szybki. To tam często było na noże, ale się udało. Może nie 100% załogi ocalało, ale te 60 parę procent nadal tam mam, zakładam, że nadal pracuje, robi coś innego, ale wpasowali się ze swoimi kompetencjami w nowy model biznesowy, tak? Więc pytanie jest, jaka firma ma model albo jaki chce zaprojektować model, biorąc pod uwagę wymogi, które dzisiaj są stawiane przez regulatora, przez łańcuch wartości, przez klientów, tak? Ostatnio była taka dyskusja, nie wiem, tam siedziałem koło kolegów, którzy byli z IT, na temat śladu węglowego w IT, tak? Tych wszystkich serwerowni, czy nawet w branży kreatywnej. Przecież byłem na takim panelu odnośnie branży tekstylnej, tak?
Jak to gospodarka, jak funkcjonuje gospodarka obiegu zamkniętego, jak to wpływa na przykład na sektor, na te wymogi i na rynek pracy, może nie w Polsce czy w Europie, bo ten sektor tu jest znikomy, ale w Azji. Jak to wpłynie? Czy ci ludzie tam zachowają tą pracę, czy nie? Czy to będzie musiało wrócić do Polski, do Europy? No bo oni nie spełniają pewnie tych standardów. Mówię pewnie, bo tego nie wiem na 100%, tak? Więc wszystko będzie miało znaczenie, bo jeśli na przykład wprowadzimy, no właśnie, znowu odwołam się do ArcelorMittala, bo tam byłem kiedyś ekspertem Europejskiej Rady, więc wiem, jeżeli my mówimy o dekarbonizacji Volkswagena, która mogłaby nastąpić już dziś, oni są na to gotowi, ale tego nie robią. Ale zakładamy, że na przykład przejdą na elektryki w 35 roku, to całe Polkowice, które robią silniki spalinowe, czyli te 3000 osób, co z nimi zrobić? Ale oni to już wiedzą dziś. Europejska Rada to wie, związki to wiedzą. Tam Rady Pracowników nie ma, bo te kompetencje zostały w porozumieniu, kiedy była taka możliwość przypisane związkom zawodowym. Więc i mają jedno z najlepszych ust związkowych, bo na poziomie 98%. Ale to jest sewr polskiego ruchu związkowego. Do tego nie przywiązujcie wagi, bo to jest jedyny taki przypadek. Bo to są Niemcy. U nich musi wszystko być co do milimetra, się zgadzać z prawem, więc jest wymagane, więc jest po prostu, tak? Nie należy tego przykładać do, nie wiem, do Toyoty czy do jakiegokolwiek innego sektora, jak nie wiem, na przykład do górników. U nich uzwiązkowienie wynika z czegoś innego. Więc jeśli to będziemy wiedzieli, bo to nam wyjdzie, że w raporcie ten model będzie opisany, te cele będą opisane, to my będziemy mogli zidentyfikować właśnie ryzyka i zagrożenia, że coś tutaj będzie zagrażało albo będzie nam dla nas szansą, tak? Bo już widzimy, że musimy się przekwalifikować, zmienić nasze kompetencje, poszerzyć. Więc tu pole manewru jest bardzo duże i narzędzie, no tak jak powiedziała koleżanka, to jest oczywiście, tak jak powiedziałem, nie pamiętam ile dyrektywa ma stron, no ale powiedzmy, że jak dodamy do tego inne regulacje, jak dodamy do tego tą nieszczęsną czy szczęsną taksonomię, czy kryteria techniczne do taksonomii, które mają chyba z 800 stron, ale to nie jest trudne. Znaczy, to można przejść, wiadomo, że nie w jedną noc, ale jak wejdziemy w ten cykl, to nam to pozwoli lepiej zrozumieć biznes. I bo pamiętajmy, model jest jeden i firma ma jeden tak naprawdę cel. To, bo ja to zawsze na szkoleniach powtarzałem, że nie zgadzam się, że zmienił się paradygmat, że teraz środowisko, społeczeństwo, nie. Cel zawsze jest jeden. Nie mówię, że jedyny, ale jeden główny. Maksymalizacja majątku właścicieli i akcjonariuszy. Po to firma powstała, żeby nawet nie zysk, bo zysk może być w ujęciu księgowym na minusie. Tak? Cash is the king, gotówka jest królem. Tak? Jeżeli my zrozumiemy model biznesowy, w tym modelu biznesowym będziemy widzieli, że te czynniki społeczne, środowiskowe się wpisują, zrozumiemy te zależności, to będziemy mogli to wykorzystać i ewentualnie przygotować się na rzeczy, które nastąpią w najbliższych 5-10 latach. Tak? Branża motoryzacyjna, ja nie mówię w Polsce, niemiecka, jest przygotowana i wie, co będzie robiła przez następne 20 lat. Wie, po prostu wie. Dziękuję, panie Danielu. A teraz tutaj poprosiłbym panią Ilonę, bo dostały rady wskazówkę, o co pytać, te kilka zdań kluczy, a czy rady mogłyby w tym pytaniu też zawrzeć taki pozytywny aspekt dla pracodawcy? Ja bym to nazwał taką trochę wędką. Czy na przykład mogłyby wykazać, że właśnie dokonanie tego dialogu, tych sesji dialogowych, włączenie rady w pracę różnych zespołów zaowocuje później bardzo dobrym, pozytywnym wpisem w raporcie, który będzie zgodny z prawdą i że czy to będzie dobrze odebrane przez inwestorów. W tej kwestii byśmy chcieli posłuchać. Znaczy, po pierwsze chciałbym podbić głos pana Daniela, że nie ma czegoś takiego jak osobna strategia ESG. ESG jest częścią strategii biznesowej firmy. Częścią wartości i myślenia o tym, w którą stronę firma ma iść, jak ma się rozwijać. I to, co pytasz, Mariusz, generalnie zobaczcie Państwo, w poprzednim panelu było dużo mowy o tej kontrze.
że jest, nie wiem, że rady stoją w kontrze do związków, że walczycie. Pojawiały się głosy, że ale my nie chcemy walczyć, my chcemy tego prawdziwego dialogu, chcemy uczestnictwa, chcemy tej partycypacji. I o ile ta zmiana już trochę została wywalczona w postaci tej dyrektywy i tego, że to raportowanie jest, o tyle zaczyna się ten, w mojej opinii, element prawdziwej współpracy i dialogu. I to jest ta przestrzeń do waszego zaangażowania i pokazania HR-om, pokazania właścicielom, prezesom, zarządom, że wy jesteście partnerem dla nich, a nie złem koniecznym, bo niestety w wielu firmach rady pracowników są w ten sposób traktowane. Zobaczcie, że zmienia się bardzo kultura organizacyjna. Jakiś czas temu czytałam raport o tym, że teraz tym miernikiem efektywności pracowników, zespołów, firmy nie jest już to tak naprawdę, jakie osiąga wyniki, tylko przede wszystkim to, jak pracownicy czują się wieczorem w niedzielę na myśl o tym, że mają w poniedziałek pójść do pracy. I ta literka S w ESG dla mnie to jest S jak sens. I teraz zobaczcie też, że dyrektorzy generalni, menedżerowie, oni będą rozliczani, oceniani, wynagradzani za to, jakie spółka osiąga wyniki w zakresie raportowania. I waszą rolą, tak myślę, jest to, żebyście podpowiedzieli tym swoim menedżerom, że słuchajcie, my jesteśmy dla was partnerem do tego, żeby wdrożyć rozwiązania takie, które pozwolą tym pracownikom lepiej czuć się w niedzielę wieczorem. I to, w jaki sposób generalnie te działania podejmować, tutaj naprawdę myślę, że można byłoby cały wachlarz tych działań wymienić, począwszy od, nie wiem, ankietowania, że wy możecie włączyć się na przykład w tworzenie raportu, bo macie dostęp do tych pracowników, jesteście najbliżej nich, że przeprowadzacie z nim jakieś fokusy, jakieś ankiety, że pytacie ich o zdanie, że na przykład no też takim ważnym elementem tej części S jest wolontariat pracowniczy, są projekty społeczne. Pracownicy jakby chcą mieć sens tej pracy i skoro tyle czasu spędzamy w tej pracy, to chcemy wiedzieć, że to jest miejsce, w którym faktycznie oprócz tego, po co tam przychodzimy, że idziemy wykonać dobrą robotę, to jeszcze mamy jakiś taki komfort psychiczny i emocjonalny. Więc myślę, że podpowiadając, jak komunikować się z zarządem, warto iść tymi kategoriami partnerstwa, dialogu, zaangażowania, ale też pokazania, że jeżeli tego nie będziemy robić, są z tego tytułu konsekwencje. Czyli no, ten raport będzie nasz, ta ocena tego raportu będzie wyglądała, jak wyglądała, że nie spełniamy części standardów. I jedna rzecz to jakie ewentualnie kary finansowe, czy nawet kary pozbawienia wolności, tam jest też w ustawie o tym mowa, mogą grozić organom spółki, ale druga kwestia to jest to, jak inwestorzy, jak instytucje finansowe, jak klienci, czy inni interesariusze w tym łańcuchu dostaw będą podchodzili do tego, co ta firma oferuje, jakie produkty, jakie usługi. Ja bym tu się jeszcze włączyła, bo dla mnie to są takie dwa najważniejsze słowa, korzyść i otwartość. I po obu stronach ta otwartość, tak? Z jednej strony to wy jako rady musicie być otwarci na to, jak pracodawca działa i jakie ma oczywiście przesłanki, ale to też pracodawca, żeby ten dialog był, musi być otwarty na wasze rozwiązania. Ale żeby był otwarty, to wy trochę też musicie pokazać swoją korzyść dla pracodawcy. Z jednej strony, po pierwsze, bo pokazujecie tą stronę pracowniczą, czyli możliwe ryzyka, które są związane z decyzjami, które pracodawca chce podjąć, ale z drugiej strony możecie pokazać rozwiązania, które będą działać. Trzy, w końcu jesteście korzyścią dla pracodawcy, jeżeli pokażecie swoją rolę w zakresie dialogu z pracownikami. Bo jeżeli decyzje, pracodawca podejmuje pewnego rodzaju, nie wiem, chociażby decyzje dotyczące kwestii zatrudnienia właśnie, inwestycji i tak dalej, które przekładają się na losy pracowników, to wy możecie pokazać i powiedzieć im, w jaki sposób powiedzieć to pracownikom, tak żeby to zrozumieli i przyjęli.
Jakby tu jest ogromne moim zdaniem pole do popisu. Jeżeli ta otwartość jest, wy pokazujecie korzyść, z której jesteście, bo ten dialog społeczny ma być korzyścią dla jednej i dla drugiej strony. Z jednej strony pracowników, bo ich prawa, ich możliwości są wykorzystane i jakby dotrze do pracodawcy. Z drugiej strony, jeżeli pracodawca zna te ryzyka właśnie w kontekście możliwych strajków, możliwości stracenia pracowników, bo na przykład są przepracowani właśnie, czyli wracamy do tej równowagi pomiędzy pracą a czasem wolnym. To są kwestie bardzo ważne i w tej chwili, tak patrząc na zmiany demograficzne, jakie są, patrząc na pokolenia młode, które wchodzą. My akurat jako fundacja robiliśmy wiele badań w zakresie tego, w jaki sposób właśnie w kontekście konkursu pracownicy postrzegają pracodawcę, pracodawcę godnego zaufania. I to z roku na rok wynika z badań, nam się zmienia. Co dla mnie troszeczkę przerażające, przyznaję, w zeszłym roku bardzo duży odsetek pracowników zwracał uwagę na bezpieczeństwo zatrudnienia. To nie był jeszcze aż tak wysoki procent jeszcze parę lat temu. W tej chwili bezpieczeństwo zatrudnienia jest ważniejsze od benefitów, ważniejsze od wszystkich możliwych kwestii. Więc rzeczywiście coś tu jest nie tak, skoro rzeczywiście bezpieczeństwo zatrudnienia jest coraz ważniejsze. Z drugiej strony mamy kwestię sensu pracy. Młodsze pokolenia rzeczywiście już nie patrzą aż tak na finanse, tylko potrzebują tego sensu, tego, żeby właśnie ich firma nie szkodziła środowisku, żeby dbała o pracowników, dawała im ten właśnie work-life balance, jak to ładnie jest to nazwane, czyli tą równowagę między pracą a życiem prywatnym. Tu jest naprawdę dużo, myślę, że do zrobienia jeszcze. No i chciałbym powiedzieć, że właśnie eksperci odpowiedzieli już częściowo na ostatnie. Odpowiedzieli częściowo na pytanie, które chciałem zadać. Tak dyskusja się poprowadziła, bo chciałem, żeby wykorzystali teraz moment takiej swobodnej wypowiedzi, co im jeszcze przychodzi do głowy, właśnie jak Rada Pracowników może wykorzystać prawo ESG, pokazać, jakie ewentualne ryzyka mogą zostać wyeliminowane dzięki współpracy i dialogowi ze Radą Pracowników, ryzyka społeczne właśnie, które mogłyby być dzięki tej współpracy wyeliminowane. To może jeszcze raz pana Daniela bym poprosił, może jakieś jeszcze argumenty, które mogłyby Rady Pracowników też kolejne wykazać. Jakie ryzyka wyeliminuje pracodawca, no współpracując z Radą, tak? Nie idąc może w tej chwili ustawą o informowaniu i konsultacjach, tak? Ale właśnie przepisami wokół ESG. Znaczy, powiedziałem o tych strategiach, o tym modelu biznesowym, który definiuje nam to, co biznes, firma będzie robiła przez najbliższe 5, 10 czy przez najbliższą dekadę, bo to jest ważne, bo to pokazuje ten kierunek, te zmiany, które mogą zachodzić, pozwala nam się przygotować na to. No, ale oczywiście przedstawicielstwo pracownicze, czy to Rada Pracowników, czy związki zawodowe powinny oczywiście też, i to też jest możliwe, bo pokazuje, co firma robi, patrzeć nie na jeden raport finansowy, tylko mieć jakby stały, okresowy dostęp do tych informacji, żeby zobaczyć tą tendencję, która, jak się ta firma zmienia. Czy mamy w danym obszarze regres, czy idziemy do przodu. Tak jak z wynikami finansowymi, nie patrzymy na jedną liczbę, tylko musimy tą liczbę ustawić w szerszym kontekście. Oczywiście dyrektywa CSR i standardy pokazują nam szeroki aspekt ujawnień w różnych obszarach, tych trzech obszarach, ale ważniejsze jest to, czy firma robi postęp, czy gdzieś następuje wręcz przeciwnie regres w danym obszarze. I tutaj też jest rola przedstawicielstwa pracowniczego, Rady Pracowników, żeby zwracać firmie uwagę, że dane działania, które realizujemy, na przykład nie wpisują się w cele, które sobie żeśmy postawili w strategii, tak? Zwłaszcza w obszarze społecznym, że rodzą się właśnie ryzyka związane na przykład z rotacją pracy, z utratą pewnych kompetencji, pewnego, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, capacity, tego zasobu, którym dysponujemy, bo ludzie uciekają na przykład, tak? Dzisiaj firmy, no właśnie,
firmy mają duży problem ze specjalistami w dziedzinie ESG, bo ich nie ma. Ten zasób dostępnych ekspertów jest dość ograniczony. W związku z tym pojawiają się eksperci, którzy się nagle pojawili nie wiadomo skąd i są alfą i omegą. Jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie zachować te nasze kompetencje, jak te kompetencje się będą rozwijały. A znowuż, to będziemy widzieć, patrząc na sprawozdanie, bo ono jest trochę takim właśnie kontekstem, który ustawia nam wynik finansowy. I był taki moment, że rady pracowników zawierały porozumienia z pracodawcami, tak? Jakby doszczegóławiały zakres ustawy. To też na to można zwrócić uwagę, że w związku z tym, że ustawa jest taka jest, a powiem szczerze, raczej nie widzę szans na jej nowelizację, ale próbować trzeba. W związku z tym, jeśli nie możemy tego dialogu podnieść na wyższy, bardziej cywilizowany poziom, to może warto jest zwrócić uwagę, że dialog społeczny wpisuje się w zrównoważony rozwój i chcąc go ucywilizować, powinniśmy zacząć rozmawiać o porozumieniu, które to porozumienie będzie też elementem sprawozdania pozafinansowego, że pokażemy, że my mamy wypracowane właśnie, czy to w literkach S, czy to w literce G, jako ten ład korporacyjny, mamy określoną politykę, mamy określone porozumienie i jesteśmy w stanie prowadzić konstruktywny dialog z Radą Pracowników, czy ze Związkiem Zawodowym, czy z kimkolwiek innym, kto tam będzie w tej organizacji, tak? Bo możemy zwrócić uwagę, że brak takiej polityki, takiego porozumienia stwarza zagrożenia napięć, tak? Braku zrozumienia. No i oczywiście jako Rada Pracowników możecie, bo nie oszukujmy się, pracodawcy też są na początku tej drogi, zwłaszcza mały i średni biznes. Więc jeśli pracodawcy tego nie wiedzą, to możecie oczywiście im powiedzieć, ok, idźcie do form odpowiedzialnego biznesu, oni was tego nauczą. My się tym zajmujemy, edukujemy również w obszarze ES, w obszarze właśnie karty różnorodności, różnych innych projektów społecznych. Więc to też jest jakaś droga do edukowania pracodawców. To nie jest łatwe, lekkie i przyjemne, ale to się odbywa i postępy są. Tak? Postępy są. I to tylko tyle na tą chwilę. Dziękuję. Ilona? Ja się zgodzę i z panią Ulą, i z panem Danielem, że ten element edukacji zarówno po stronie pracodawcy, jak i po państwa stronie jest tutaj kluczowy. Wy musicie mieć gotowość do tego, żeby być w tym zakresie raportowania partnerem dla firmy, dla zarządu. I teraz firma, która raportuje, firma, która poważnie podchodzi do Rady Pracowników, do związków zawodowych, czy jakichś innych ciał konsultacyjno-doradczych, które ewentualnie są tworzone, do jakiejś w ogóle do partycypacji pracowniczej, zyskuje zupełnie inną reputację, a przede wszystkim zyskuje wiarygodność. Staje się autentyczna w tym, co później wykazuje w sprawozdaniu. I to, na co państwo też możecie zwrócić uwagę, że wy możecie zadbać o tę profilaktykę w firmie. Wy możecie zapobiegać, pan Daniel nazwał to napięciami, generalnie nieporozumień, napięć. Generalnie możecie być tymi, którzy dbają o to, żeby na przykład nie doszło do potrzeby tego, żeby w firmie się ujawnili sygnaliści, żeby nie było takiej potrzeby. Bo wy jesteście krok wcześniej. Ale też dbacie o to, żeby zarządowi przekazać, co faktycznie firma musi zrobić, żeby ci pracownicy lepiej funkcjonowali w tej firmie, lepiej się czuli, żeby to zaangażowanie było po obu stronach. Dziękuję, Ilona. Jeszcze pani Urszula. To ja tylko tak jeszcze kwestii do powiedzenia. Mamy rynek pracownika, to jest jakby fakt. W związku z tym pracodawcy, szczególnie ci duży pracodawcy, nie mogą sobie pozwolić na to, że nagle wiele osób zacznie od nich odchodzić i muszą o tych pracowników dbać. A rady pracownicze są pewnego rodzaju mostem łączących właśnie pracodawcę, a przynajmniej powinny być mostem pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Z jednej strony jako doradztwo, z drugiej strony właśnie pokazywanie pewnych ryzyk. I tu jest akurat duża rola i myślę, że wiele jest do zrobienia, szczególnie, że pracodawca nie może sobie też pozwolić na to, żeby właśnie te informacje dotyczące ujawniania kwestii dialogu społecznego były źle opisane,
bo to wszystko trafia do akcjonariuszy, do interesariuszy, do inwestorów, tak? Nie mówię, że każdy punkt będzie czytany z takim samym, zresztą to pan Daniel też o tym mówił, tak, z takim samym natężeniem, natomiast kwestie pracownicze są bardzo ważne. Jakby, jeżeli firma pokaże, że tego dialogu społecznego nie ma, to pokazuje, że nie jest pewnego rodzaju godnego zaufania pracodawcą. A więc pracownicy, tam zachwianie i ryzyko stracenia pracowników jest bardzo duże, albo przejęcia przez konkurencję, bo też nazwijmy to, firmy ze sobą konkurują i będą konkurować o pracowników. To jeszcze chwilę przed sesją kilku pytań. Jeszcze pan Daniel poprosił o głos. Jeszcze jedna uwaga, bo mi olśniło. Pamiętajcie o jednym. Dialog społeczny to nie jest tylko dialog między wami a pracodawcą, który będzie opisany w sprawozdaniu pozafinansowym. To jest też wasz dialog z pracownikami. I to też w raporcie może być opisane, bo widziałem w takim francuskim sprawozdaniu. On dotyczył związków zawodowych, gdzie pracodawca, zresztą zgodnie z prawdą, napisał, że no okej, dialog ze związkami dotyczył tego, takie były wyniki, natomiast załoga nie była informowana przez związki zawodowe. Czyli nie były te kwestie wyjaśnione, nie było tego przepływu informacji od związku do pracowników. To jest pytanie teraz, czy wy macie kanały komunikacji z załogą, która was wybrała, tak? Jak się z nią komunikujecie? Czy jest to sprzężenie zwrotne? Bo to też w raporcie może być opisane jako element dialogu, tak? I mogą wam powiedzieć, no okej, dyskutujemy, konsultujemy, może nic z tego w tej chwili nie wynika, ale pracownicy, no jak wybrali, to na tym się ich rola skończyła. Wybrali te 5-7 osób, czy ile tam was w Radzie jest, więc na to też proszę uważajcie. Ja bym tak słowem zakończenia tej części, no właśnie nasza proponowana nowelizacja nakłada na Rady Pracowników obowiązek przekazywania informacji do pracowników, żeby nie było żadnych wątpliwości, czy Rada może przekazywać informacje, czy nie może, bo wiele kancelarii prawnych, które wynajmują pracodawcy, twierdzą, że nie może nic przekazywać, że ta ustawa to nie jest o informowaniu pracowników, tylko o informowaniu Rady Pracowników, chociaż wiemy, że celowo Rada Pracowników nie została w tytule ustawy zamieszczona, tak? Więc nie dość, że byłby taki obowiązek, to jeszcze byłby też obowiązek informowania o przeprowadzonych konsultacjach, tak? Czyli tutaj te sesje dialogowe też by wchodziły w grę, więc tutaj łącząc te tematy, przemknęliśmy też trochę do tego naszego projektu nowelizacji. A teraz oddałbym głos na kilka pytań, bo mamy 20 minut, tak? Do 15:15. Panie Radosławie, pan był bardzo aktywny. Ja już bym panu niestety... Apel to za chwilę. Pytania, oczywiście osoby, które nie zabierały głosu, to w pierwszej kolejności. Widzę zgłoszenie w środkowym rzędzie, oddaję głos. Dzień dobry wszystkim, Szczepan Kleniewski, Komunikacja Miejska Gdynia. Ja miał pytanie do pani ekspert, pani Urszuli Jóźwiak. Pani wspomniała, że możemy się przywołać na dyrektywę w sprawie tego raportowania, a pracodawca może, a nie musi. I teraz bym miał pytanie, czy w tym projekcie, który jest planowany teraz w nowelizacji ustawy o Radzie Pracowników, nie należałoby, powiedzmy, dać ten zapis i prawo Radzie Pracowników do uczestniczenia w tym raportowaniu? Bo na dzień dzisiejszy pracodawca powie tak, dyrektywa dyrektywą, ale na polskie prawo i ustawa nie przewiduje takiego uczestnictwa, powiedzmy, Rady Pracowników w raportowaniu. I czy tutaj nie powinna być znaleźć się właśnie taka propozycja do tej projektu nowelizacji tej ustawy? I takie jeszcze jedno pytanie. Pan Mariusz wspomniał, że Rady Pracowników powinny korzystać z ekspertów. I teraz pytanie, jak zrobić, żeby powiedzmy, może jakieś poradę, bo wiemy o tym, że Rada Pracowników nie dysponuje żadnymi środkami finansowymi i czasami do Rad Pracowników dostają się pracownicy, bo kiedyś związki robiły wybory Rad Pracowników, teraz obecnie ustawa znowelizowana mówi prawo do wyborów na wniosek pracowników
pracodawca organizuje. I dostają się pracownicy, którzy w ogóle nie wiedzą, jak to się, z czym to się je, tak? Tak powiedzmy to takim językiem prostym. I teraz kto ma zapłacić za tego eksperta, tak? Bo nikt nie jest od razu ekonomistą, ani powiedzmy głównym biegłym rewidentem, tak? W razie pracowników. Także tu jest straszny problem, bo ta propozycja zaproponowania eksperta w części radach to nie będą w stanie opłacić go. Także czy są jakieś pomysły może tutaj na dzisiaj może o. Także bym dziękuję za te dwa pytania. Przepraszam, to ja wesprę w ramach projektu nowelizacji, bo pani Urszula jakby no nie była tutaj w grupie osób, które ten projekt otrzymały przed naszym spotkaniem. My poszerzamy bardzo katalog w artykule 13 dotyczącym prawa do informacji. Tam znalazło się zdanie możliwego rozwoju działalności, w tym produkcji, sprzedaży, inwestycji. No, cały czas zostają wszystkie istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia, ale dołożyliśmy też zapis o wprowadzaniu nowych metod pracy lub nowych procesów produkcyjnych. To może potem mieć wpływ na wiele możliwych kwestii, które może Rada zawnioskować o uzyskanie informacji. Ale jak chodzi o kwestie ekspertów, bo to odnoszę się do tej drugiej części, stan aktualny, tak? Stan aktualny ustawy, czyli artykuł 15. Przy wykonywaniu zadań Rada Pracowników może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę. I tak, tutaj jest smutna informacja, jak nie ma zawartego porozumienia, które dawałoby Radzie Pracowników w tej kwestii jakieś uprawnienia do decydowania o ekspertach, tak, o przyznaniu budżetu na pomoc ekspercką, to tu zawsze pracodawca może się wykazać dobrą wolą bądź złą wolą. Temat jest wałkowany, tak brzydko użyłem tego słowa, wiele lat i no bez zmiany, którą no proponujemy tutaj, żeby te chociaż wielokrotności średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw dla rad o różnej wielkości przysługiwały, to no nie będzie takiej możliwości poza porozumieniem, tak? Porozumienie zostaje w ustawie i tam można zawsze ustalić z pracodawcą kwoty wyższe, inne i inne zasady. I tutaj nie chciałem bić brawa od razu, ale tu pan Daniel poruszył bardzo temat istotny, właśnie porozumienia. To jest fantastyczny argument dla pracodawców. No jak pokazać w tym raporcie ESG no tą białą stronę pozytywną, tak? Mamy radę, mamy z nią porozumienie. Porozumienie ma szersze uprawnienia niż przyznaje Radzie ustawa. No już bardziej pracodawca nie musi wtedy wyjaśniać, że jest otwarty, tak? No bo jeżeli przestrzega porozumienia, które daje lepsze uprawnienia, większe niż ustawa, no to znaczy, że ta odpowiedzialność społeczna jest przez niego dobrze rozumiana. A teraz no, w zakresie, tutaj pani Urszula na pewno fragment odpowiedzi. Tak. To może ja pierwszy się odniosę, bo jak już mówimy o tych ekspertach, to powiem tak. To są różne modele. Ja nie czytałem pewnie tej propozycji aktualizacji, czytałem tą poprzednią. Ja jestem trochę sceptyczny do ustalania jakiejś kwoty, jakiegoś parytetu finansowania przez pracodawcę funkcjonowania rady, a to dlatego, że ten model się moim zdaniem nie sprawdzi. Jak ja byłem ekspertem rad pracowników, to zawsze to było po mojej stronie, żeby z pracodawcą, to nigdy nie rada pracowników negocjowała. Rada pracowników tylko powoływała eksperta, tak? X, Y, Z, a potem ten ekspert dyskutował oczywiście przy obecności rady transparentnie, co chce zrobić, co potrzebuje, ile to ma kosztować. Powiem tak, że miałem takie budżety, które wynosiły 100 tysięcy złotych. Jak pracodawcy zależało, bo był plan restrukturyzacji dla eksperta Rady Pracowników, ale często się to rozbijało, że miałem na przykład pieniądze, bo dali tam, nie wiem, 30 tysięcy, ale nie miałem informacji. Czyli tak tych pieniędzy nie wziąłem, no bo jakoś nie mam w zwyczaju brać pieniędzy za nic, tak? Więc
Nie chcę mówić, że jedynym, bo to wiadomo, że tak nie jest, ale takim modelem, który trochę się chyba we Francji, chociaż to się zmieniło, bo ja też tego teraz już nie śledzę, to jest tak, że to jest jakiś procent od wielkości, bo jesteście reprezentantem pracowników, tak? W związku z tym członkowie związku zawodowego płacą składkę, to jeśli wy reprezentujecie pracowników, to oni też powinni płacić na Radę Pracowników, czyli na przykład jest to 1000 funduszu wynagrodzeń za dany rok na Radę Pracowników. To też są ryzyka, ale to byłoby moim zdaniem, bo wiecie, bo są takie rzeczy, które, nie wiem, zrobicie szkolenie, zrobicie jedną konsultację, skorzystacie z prawnika i nie wiem, pęknie te 30 tysięcy. Ale restrukturyzacja to jest proces długotrwały i tak jak mówię, no ja, mi się zdarzyło wziąć od pracodawcy 100 tysięcy, tak? Uwzględniono wtedy postulaty rady. Też będę szczery, to była inicjatywa zarówno Rady, jak i Związku Zawodowego. Pracodawcy zależało na opinii, bo Związek powiedział, że bez opinii nie przystępuje do negocjacji. A Rada powiedziała, że nie wystawi opinii, póki nie będzie znała, miała pełnej wiedzy transparentnej, póki się nie zapyta eksperta. Więc to tylko dlatego, mówiąc szczerze, się udało tą sprawę załatwić i pracodawca miał postawiony, nazwijmy to, był trochę pod ścianą postawiony i sfinansował to, tak? To, co jest też ważne, no bo wypracowany był kompromis między stroną pracowniczą a pracodawcą. To nie jest tak, że ja toczyłem z kimś wojnę, chociaż często wojnę toczono ze mną, tak? Ale ja oddzielam problemy od ludzi, mnie tylko problemy interesują, nie ludzie stojący z tymi problemami. Więc tutaj nie ma jednego dobrego rozwiązania. Może faktycznie, jeśli pracownicy chcą wybrać radę i mieć to przedstawicielstwo, to niech to będzie z funduszu wynagrodzeń, nie z ich kasy, tak? Bo mogą składkę też płacić, też jest takie rozwiązanie. Ale to też nie rozwiąże, bo to nie będzie dużo. W firmie, która ma 120 osób, czy tam 400, no to nie będą jakieś kokosy. To na pewno nie będzie nawet 10 tysięcy, podejrzewam. Ale jeśli to będzie jakiś setna procenta od funduszu wynagrodzeń, i to będzie zawarte, bo takie porozumienie kiedyś negocjowałem. Ono się nie udało, bo zmienił się zarząd, zmienił się właściciel. Tak? Ale ono dawało potencjalnie w tym przypadku, o którym ja mówię, rocznie budżet na poziomie 220 tysięcy złotych. Z zastrzeżeniem, że on nie musi być wykorzystany cały i nie przechodzi niewykorzystana część na rok następny. Tak? Więc Rada zrobiłaby jedno szkolenie, może drugie. Tam był oczywiście określony katalog, na co te pieniądze mogą pójść, czyli tam nie było imprezy integracyjnej w żadnym bądź razie, że to był ekspert właśnie, prawnik biuro na przykład dla Rady Pracowników, czyli tam ta kawa, herbata i tak dalej, a to, czego nie wykorzystamy, wraca i nowy rok zaczynamy od zera, czyli dostajemy nową ten wskaźnik. Tu są różne. I jeszcze tylko jedna rzecz, bo też znowuż nie czytałem tej propozycji nowelizacji, ja bym jednak uważał z formułowaniem listy dostępnej informacji, żeby to nam nie zamknęło do drogi do dokumentów, żeby to wam nie zamknęło drogi do dokumentów, których nie będzie na tej liście. Tak? Ta lista jednak nie może być zamknięta, że to jest to i to. Nie, to musi być lista otwarta, dlatego ona jest czasami tak w sposób niedoprecyzowany, bo chodzi o to, żeby nam dawała możliwości pozyskania czegoś, czego na tej liście nie ma. Tak? Panie Danielu, ad vocem. W szczególności. Tak, ale to w szczególności, to ja bym powiedział to, co mnie, bo ja o to zawsze się pytałem, raz, szczerze powiedziawszy, dostałem zakładowy plan kont, czyli wszystkie zapisy księgowe, jakie w firmie były. Ale ja bym się pytał o budżet, na wykonanie budżetu za rok poprzedni, budżet na rok następny, plan gospodarczy, czy jak to się tam będzie nazywało, no bo w budżecie pewnie też jest. Strategia, jeśli jest, no i sprawozdanie finansowe kompletne z załącznikami, notami i tak dalej, tak? Czyli teraz całe sprawozdanie zintegrowane z częścią pozafinansową. Natomiast nie zamykałbym tej listy, bo to w szczególności też jest takie płynne, ale bym się bardziej odniósł do tematów, które nas interesują, czy informacji dotyczących procesu restrukturyzacji. Wymienił to, że głównie chodzi o restrukturyzację zatrudnienia. Każda restrukturyzacja dotyka zatrudnienia tak naprawdę. Tak? Okej, to tyle. To ja tylko krótko. Ja bym, przyznaję, zapytała w związku z tym, jak są tworzone raporty ESG, o to,
jakie szkolenia, bo te informacje dotyczą szkolenia i rozwoju informacji, te informacje pracodawca musi w tym raporcie ujawniać. Powinien przynajmniej, jeśli uważa, że to jest istotne. W związku z tym zapytałabym się, jakie pracodawca szkolenia planuje z zakresu właśnie ESG i poprosiła o to, żeby przedstawiciel rad był dołączony do tych szkoleń. Więc niezależnie od projektu ustawy, nowelizacji, już możecie uczestniczyć, bo po prostu pracodawca takie szkolenia na pewno będzie organizował, bo powinien organizować szkolenia, chociażby dlatego, żeby edukować pracowników właśnie, czym to ESG jest, ponieważ na różnym etapie to ESG inaczej będzie wdrażane. Więc już na ten moment po prostu zapytajcie o to, czy takie szkolenia są prowadzone i czy mogą was dołączyć. Kolejne pytanie z sali. Proszę bardzo, prawa strona. Rafał Suchocki, PSE. Pytanie do pana Daniela. Zafrapowało mnie to zdanie. Nie widzę szans na nowelizację tej ustawy. Czy mógłby pan rozwinąć? Bo ja szczerze mówiąc tutaj trochę hurra optymistycznie stwierdziłem, że skoro wcześniej był tylko jeden głos, to teraz mamy nową władzę i to jest praktycznie formalność. I to jest pytanie, a drugie to jest prośba. Padł tutaj taki wątek kontaktu Rady z pracownikami. W programie nie ma na to przestrzeni, ale chętnie bym porozmawiał z innymi osobami, jeżeli macie jakieś sprawdzone i wypracowane modele, które szczególnie się sprawdziły, to bardzo chętnie o nich sobie porozmawiamy już po spotkaniu. Dziękuję. Ten jeden czy dwa głosy, które wtedy brakowały, to był Senat, nie Sejm. To od tego trzeba zacząć. Tak? Czyli na pewnym etapie procesu legislacyjnego to się nie wydarzyło. Dlaczego nie ma szans? No, ja bym wam polecił, bo to w przypadku poprzedniej ustawy też, tak mi się wydaje oczywiście, bo ja tego nie wiem na 100%. Zwróćcie uwagę, że jak była nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, jedna tam w latach 2015-18, zobaczcie, co się znalazło w artykule 28 ustęp 1, ustęp 2. Przepisanie dokładnie tego, co jest w ustawie o radach pracowników w ustępie 13. Związki zawodowe przejęły kompetencje tak naprawdę Rady Pracowników. Dlaczego nie ma szans? Bo rady pracowników nie są, tak jak ktoś to powiedział w pierwszej części, zinstytucjonalizowane, nie mają wspólnego głosu, nie mają takiej siły przebicia, jak mają organizacje związkowe. A ja bym sobie życzył, żeby związki i rady funkcjonowały jak Sejm i Senat, tak? Żeby to były ciała, które współpracują w jednym konkretnym celu dbania o dobrostan, jak ktoś teraz ładnie mówi, pracowników i w ogóle zrównoważony rozwój biznesu. Ale tak nie jest, bo czasami mamy różne sympatie, różne oczekiwania i różne strategie. W związku z tym życzyłbym sobie, żeby ta nowelizacja przeszła, ale nie jestem optymistą, bo nie wszystkim na niej zależy, po prostu. A nie zależy jej tym, którzy mają tutaj decydujący głos, niestety. Ale, ja bym małe ale i trochę nadziei wlał i optymizmu, bo otwierają nam się pewne okna. Kolejna dyrektywa unijna o objęciu układami zbiorowymi 80% pracowników, a dyrektywa unijna, która jest na podstawie której mamy Rady Pracowników w Polsce, ona właściwie za kilka lat najprawdopodobniej będziemy mogli wytknąć, że nie działa, bo ostatni raport z ministerstwa dotyczący zgłoszonych rad pracowników w Polsce, to już jest poniżej 400 rad, tak, z ponad 3000. Więc za chwilę będziemy łamali dyrektywę z 2002 roku, bo Polska nie wspiera rad pracowników, tak?
Ale to nie jest tak, że one muszą. Mogą być. Jak pracownicy się zbiorą i wybiorą, to jest. Jak tego nie zrobią, to no, nie ma. Więc tu nie ma... Ja się przyczepiam. Ja chcę być adwokatem diabła, tak? I tak. Będę. Dobrze, ja się przyczepiam tam do tego jednego zdania, że tam ma wspierać Rzeczpospolita Polska, tak? I no to się wspiera, daje szansę tego, wyboru. No to żeby wsparła, to musi się zadarzyć ta nowelizacja i musiałyby się dokonać wybory w kilku tysiącach firm, bo to też nie jest tak, że tam wymusimy, bo jak się nie zgłoszą chętni, to nie będzie. Tak? To nie jest tak, że my tam wymuszamy na pracodawcy, bo w tej debacie w części pierwszej był taki głos, że przewodniczącego chyba Ostrowskiego, tak, że no, będzie tam wybieranie. No nie, no nie będzie wybierania. Tak? Jak się nie zgłoszą kandydaci w odpowiedniej liczbie, to tej rady nie będzie. Tak, więc to nie jest tak, że my wymusimy na firmach bez udziału pracowników i bez zwiększenia tej świadomości, obudzenia, to tych rad pracowników nawet przy tej nowelizacji też na siłę ich nie utworzymy. Tak? No muszą też pracownicy się zgłosić, tak? do tych wyborów. Dobra. Czy jeszcze jakieś pytanie z sali? Mamy 5 minut. Czy wyczerpaliśmy, widzę tutaj pytania. A nie, przepraszam, jest, proszę z lewej strony. Proszę, daję głos. Tak, Tadeusz Rozpądek, AMDS z Krakowa. Ja mam pytanie takie, bo zgodnie z artykułem 6 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu konsultacji, koszty związane z wyborem i działalnością Rady Pracowników ponosi pracodawca. Wiadomo, że Rada Pracowników pracuje w oparciu o posiedzenia, z których są protokoły, mamy dostęp do informacji sprawozdania finansowego oraz informacji poufnych przedsiębiorstwa. I tutaj też zgodnie z artykułem 16 mamy narzucone właśnie utrzymanie tej tajemnicy przedsiębiorstwa. Czy Rada Pracowników, moim zdaniem, znaczy powinna mieć jakby możliwość przetrzymywania tych materiałów objętych działalnością swoją chyba w firmie, a nie na przykład we własnym zakresie, jakby prywatnym przewodniczącego Rady. Jakie tutaj by była propozycja na rozwiązanie, bo uważam, że jeżeli mamy dostęp do takich ważnych informacji przedsiębiorstwa, to chyba samo też przedsiębiorstwo powinno być zainteresowane, żeby te dane nie wychodziły gdzieś tam na zewnątrz, albo byłyby należycie chronione. To ja już odpowiem. Znaczy, proszę pana, no jakby tutaj zapis ustawowy jest jasny. Tak? Członek Rady Pracowników lub ekspert, jeżeli ujawni dane, co do których pracodawca zastrzegł poufność, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Tak tu cytuję z przepisu, dlatego zaglądam do ustawy. I tu sprawa jest jasna. I tu pracownik i członek Rady Pracowników będzie odpowiadał za ujawnienie tych danych. Więc jeżeli wynosi je z terenu firmy, no to naraża się sam na odpowiedzialność. W tym zakresie nie. Znaczy akurat w tej naszej proponowanej nowelizacji nawet byliśmy skłonni zwiększania tam zakresu odpowiedzialności, żeby pokazać stronie pracodawców, że tym bardziej rady pracowników będą dbały o te informacje, tak? Ja to rozumiem, no, tylko że wtedy myślę, że to jest taka też trochę podstawa do tego, żeby pracodawca, czy na wymusie na pracodawcy stworzenie możliwości przetrzymywania tych dokumentów na terenie przedsiębiorstwa. I chyba to by było lepsze rozwiązanie dla rady, jak i też dla pracodawcy. To ja może powiem tak. Znaczy, to jest prawda, bo w przyszłym roku kończy mi się klauzula poufności na negocjacje z 2015 roku w Orlenie, gdzie miałem za każde naruszenie tajemnicy 100 tysięcy złotych, za jedno naruszenie. Tak? No i na 10 lat sobie siedzieli, ja nie miałem z tym problemu. Więc kwestia poufności jest kluczowa, bo czasami to są informacje, które, no właśnie, Rada Pracowników nie może przekazać pracownikom, ale może powiedzieć, o czym rozmawiała, jakie są wnioski, natomiast nie może mówić o dokumentach źródłowych. Natomiast jeśli mówimy o przechowywaniu dokumentów,
to ja jednak polecam, bo to zawsze rekomendowałem, spojrzeć na, najpierw na politykę, która istnieje w korporacji, czyli na ład korporacyjny i na tą literkę G, jak to jest, jak ta kwestia jest rozwiązana w korporacji. I druga rekomendacja, nie trzymajmy niczego w papierze, w sekretarzu, wszystko w komputerze, na zahasłowanych folderach. Jest to prostsze, bezpieczniejsze, bo nawet tego wymagają niektóre regulacje ładu korporacyjnego. Ja na przykład nie mogłem korzystać, nie wiem, jak rozmawiać, zwykłą rozmowę jak prowadziłem, nie mogłem korzystać z Zooma, tylko musiałem korzystać na przykład z platformy MS Teams, bo ta była wpisana, czy nie mogłem przechowywać dokumentów na dyskach Google'a, bo ona nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa danych. Musiałem mieć na przykład, Boże, gdzie, no, wydzielone miejsce nie w online, tylko właśnie na komputerze zahasłowane dane, czy nawet Dropboxa nie mogłem używać, bo on też podobno nie jest w pełni bezpieczny. Więc polityka, czy te regulacje, które są wewnątrz organizacji, tu bym z tym nie walczył, bo dla biznesu to jednak nawet nieświadome powiedzenie czegoś. Pamiętajmy, że istnieje w teorii zarządzania tak zwana teoria sygnalizacji. Nawet jak czegoś nie mówimy, to też coś oznacza, tak? To z negocjacji wiemy. Jak ktoś o czymś nie mówi, no to może oznaczać różne rzeczy. Jest też asymetria informacji, że dana rzecz może być interpretowana na kilka różnych sposobów. Więc bezpieczeństwo danych jest kluczowe, poufność jest kluczowa. Poufność zarówno dla członków rady, jak i dla tego zewnętrznego eksperta. I trzymanie tego w takim miejscu, no najlepiej na dysku w komputerze, a nie gdzieś tam w szufladach, czy ten... Dzisiaj tak naprawdę, no nie wiem, no tutaj nie widzę aż tak bardzo takich młodych ludzi z generacji Z, ale wszystko odbywa się w wersji cyfrowej, tak? Ja znam taką firmę, która nawet przesadziłbym, że się pracownicy nie spotykają, bo się spotykają, ale robią to raz na dwa tygodnie, tak? Po prostu. A to nie jest firma konsultingowa czy tam informatyczna, nie. To jest firma, która świadczy określony support dla linii technologicznych. Ale ona nie musi nawet mieć biura. Wszystko jest w online, ale dokumenty i tak trzymają na dyskach poza Googlem, czy poza Dropboxem, czy poza jakimkolwiek innym systemem, we wewnętrznej sieci, tak? Oczywiście, jeśli macie taką sytuację i pracodawca tego wymaga, no to powinien wam zapewnić dostęp, wtyczkę do danego systemu, w którym możecie te dokumenty trzymać. No bo jeśli musicie stworzyć sobie zewnętrznie, no to będzie koszt, może nie chcecie, może was nie stać, są różne sytuacje, albo nie macie możliwości, tak? Ale ta kwestia jest kluczowa, bo tutaj ciąży na was odpowiedzialność karna, finansowa i nawet więzienie za naruszenie tejże poufności. Cokolwiek by ona nie oznaczała, bo ja miałem różne rzeczy, które miałem poufne w Orlenie, tak naprawdę 25% moim zdaniem skromnym była poufna, reszta mogłem je teoretycznie znaleźć, jakbym chciał gdzieś tam w sieci, tak? No ale się nie upierałem, bo to dla mnie nie miało znaczenia, po prostu. Dziękuję bardzo. Skończył nam się przewidziany czas na panel drugi i zgodnie z programem serdecznie zapraszam panią posłankę Dorotę Olko, Klub Koalicyjny Lewicy, partia Lewica Razem i prezesa Rafała Górskiego. Podsumowanie 5. Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników w Sejmie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy dzisiaj w Sejmie gościć takie ważne wydarzenie. I też chciałam wyrazić ubolewanie, że no, tak się stało, że przełożono nam obrady Sejmu na dzisiaj. I nie mogłam się przysłuchiwać dłużej obradom ze względu na komisję. Zresztą o sprawach ważnych też dla świata pracy, bo o nowej ustawie dotyczącej sygnalistów debatowaliśmy ponad 3 godziny. Ale mam nadzieję, że były to owocne obrady, bo rady pracownicze, rady pracowników
są bardzo ważnym elementem partycypacji pracowników. To jest dla nas na lewicy jasne, że przy tak niskim poziomie uzwiązkowienia to właśnie rady pracowników są tym elementem, który pozwala na wyrażenie głosu pracowników i ich współdecydowanie o ich miejscu pracy, więc jesteśmy jak najbardziej otwarci jako posłowie, posłanki. Ja w tym momencie pracuję w Komisji Polityki Społecznej, która też obejmuje swoim obszarem zagadnienia związane z pracą, więc jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji, otwarci na współpracę przy wszelkich zmianach legislacyjnych i mam nadzieję, że te potrzebne zmiany legislacyjne uda się wprowadzić w dialogu z rządem. I także pozostaje mi powiedzieć do zobaczenia i do usłyszenia i polecam się do kontaktu w konkretnych kwestiach. Jesteśmy dla Państwa i bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj chociaż na chwilę mogę być, a postaram się też zapoznać z wnioskami z tej ważnej debaty. Dziękuję. Proszę Państwa, taka zmiana, może mała, ale z takich małych zmian zadziewają się duże. Nie pamiętam w historii 18 lat kampanii obywatelskiej na rzecz rad pracowników, żeby o tym, co robimy, poinformowała Polska Agencja Prasowa. Więc zmiana mała jest taka, że dzisiaj Polska Agencja Prasowa poinformowała o takim tworze jak Rada Pracowników i o takim wydarzeniu jak Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników. Może to jest coś takiego dla części z Państwa nieistotnego, ale tak jak powiedziałem, no z takich małych rzeczy się robią duże zmiany. Jednocześnie silę się bardzo, żeby powstrzymać swoje emocje i zachowywać się dyplomatycznie, myśląc o tym, że 18 lat trzeba było poczekać, aż media publiczne, na które się wszyscy składamy, bo Polska Agencja Prasowa to nie jest medium jakieś prywatne, raczyła poinformować o tym, co robimy dla świata pracy. To taki plus. Druga kwestia, którą widzimy po tym forum, ja się powtórzę, że no pierwszy raz mieliśmy okazję zagościć w sali kolumnowej. I to tylko dzięki relacji, i to też powiem wprost, będąc szczerym i do bólu, dzięki relacji Mariusza Ławnika, który dzisiaj prowadził drugą część debaty, zwolnionego bezprawnie przez mBank, z posłami Lewicy, a w szczególności z posłami Razem. I tutaj bardzo duże podziękowania się należą Lewicy, że no, po prostu mogliśmy tutaj gościć. Przecież z drugiej strony faktem jest, że no, my się też składamy na tą salę, tak, jako podatnicy. I też jest to takie trochę co najmniej dyskusyjne, że 18 lat musieliśmy czekać na to, że Rady Pracowników zagoszczą tutaj w Sejmie oficjalnie. Tak? Plus jest też taki, proszę Państwa, no zmienił się układ sił. Gdyby wygrała poprzednia opcja, to myślę, że nie byłoby w ogóle tego, nie byłoby w ogóle rozmowy. Pytanie, czy będzie rozmowa większa niż to, co się dzisiaj zadziało.
Większa w sensie taka, że nowy projekt nowelizacji trafi do w młyny procesu legislacyjnego. Też no, wszystkiego nie mogę teraz publicznie powiedzieć, ale z takiego oglądu, intuicji i doświadczeń 30-letnich związanych z wprowadzaniem zmiany społecznej oddolnie, bez poparcia dużego biznesu, partii politycznych i innych grup interesu, to intuicja mi podpowiada, że no możemy liczyć na wprowadzenie tej nowelizacji przy dobrych wiatrach jako projektu poselskiego. Teraz będzie się toczyła duża batalia o to, żeby pod tym projektem podpisało się dla jak najwięcej posłów z różnych ugrupowań. Bo od zawsze, jak funkcjonujemy 20 lat jako Instytut Spraw Obywatelskich, to interesuje nas dobro wspólne, a nie dobro tej czy innej partii. Niezależnie skąd ona przychodzi, jakie ma intencje, jakie ma deklaracje w programach. Więc no bardzo by nam zależało na tym, żeby jeżeli już wejdzie ta nowelizacja, to właśnie żeby była podpisana przez różnych posłów. Tak jak Państwo słyszeli na pierwszym panelu, jest wyzwanie związane z starciami między radami pracowników a związkami zawodowymi. Mimo że my od 18 lat deklarujemy to, że zależy nam na tym, żeby ruch pracowniczy był zorganizowany i jesteśmy za tym, żeby związki zawodowe były silne i rady pracowników też, no to mimo 18 lat jakiejś edukacji słyszymy to, co słyszymy. Mieliście Państwo też okazję dzisiaj usłyszeć, jak specjalnie na pierwszym panelu tego nie komentowałem. Myślę, że Państwo, jeżeli ktoś ma głowę na karku, a raczej członkowie rad pracowników mają głowy na karku, to Państwo sami usłyszeliście, jak wygląda sytuacja. Więc intuicja kampanijna podpowiada mi, że no, wpuśćmy, jeżeli znajdziemy tutaj 15 posłów, wpuśćmy tą ustawę, ten projekt w tryby poselskie, legislacyjne. A później no, duża, ogromna prośba do Państwa, żebyście, jak już to trafi w te młyny i znajdzie się jako projekt poselski na stronach Sejmu, no to pomoc, prośba o pomoc w tej batalii o każdego posła, każdą posłankę i przekonywanie ich do tego, żeby no, po prostu procedować to, a nie żeby to utknęło w zamrażarce sejmowej. Bo tutaj akurat też mamy doświadczenia i wiemy, jak to działa. Być może w tym nowym układzie sił, to co pan marszałek Szymon Hołownia mówi, że zamrażarki nie będzie, no to miejmy nadzieję, że nie będzie również w tym przypadku, tylko się to będzie toczyło. Ale nie ukrywamy, że bez państwa pomocy to nie ma szans na to, żeby to zadziałało, tak? Dobra wiadomość, dobra, zła wiadomość jest taka, że jak Państwo dzisiaj usłyszeli nieraz, 90% ludzi świata pracy nie ma przedstawicieli w firmach, raczej nie ma przedstawicielstwa swojego organizacyjnego. I no to jest ten potencjał, tak? Tylko że no, z różnych przyczyn on jest uśpiony. Proszę Państwa, no, tu by była pełna sala posłów i nawet zrezygnowaliby z różnych tam udziałów w tych parlamentarnych dzisiaj obradach, gdyby świat ludzi pracy, którzy nie są reprezentowani ani przez związki zawodowe, ani przez rady pracowników, po prostu
pilnował tematu i żeby pracownicy najzwyczajniej w świecie krzyczeli, mówili o tym głośno, dlaczego jest jak jest. No niestety jest jak jest i musimy tymi skromnymi siłami ten nacisk na parlamentarzystów wywoływać sami. Ten głos posła Koniecznego plus posła senatora Kwiatkowskiego no daje nadzieję, że tutaj w tych dwóch środowiskach mamy swoich zwolenników i ta ustawa również ma. No jest walka też o to, żeby, czy będzie batalia o to, żeby też posłowie z innych partii i klubów parlamentarnych chcieli poprzeć tutaj tą inicjatywę. No i właściwie tyle. Tak jak wspomniałem na wstępie, no my już się przyzwyczailiśmy trochę do długiego dystansu. Ja powiem, że niektórzy posłowie pierwszy raz usłyszeli od nas w tym roku, że jest taka instytucja jak Rada Pracowników. No ale to wygląda to jak wygląda, tak? Nie jesteśmy sprinterami. Państwo też w firmach też nie jesteście sprinterami, bo gdybyście tak podchodzili do sprawy, to nigdy nie bylibyście członkami Rad Pracowników. Myślę, że sztuczna inteligencja, czat GPT nam pomoże, bo myślę, że będzie coraz więcej głosów w debacie publicznej, że czeka nas po prostu olbrzymie, czekają nas olbrzymie turbulencje w świecie pracy, kwestie bezrobocia, zmian, no, automatyzacji. Sztuczna inteligencja będzie wchodziła i rozpychała się bardzo intensywnie. No i na to jednym z kluczowych rozwiązań to jest po prostu, to są pracownicy, zorganizowani pracownicy. Więc wiatry sprzyjające są. Ciekaw jestem, jak się spotkamy, nie wiem, może w przyszłym roku, może za 2 lata, co z tego będzie. Natomiast no, trzymajmy kciuki, ale też słowem, czynem, myślą, mową, uczynkiem wpływajmy na to, jak już ta nowelizacja znajdzie się w Sejmie. W tej chwili też Państwa prosimy i na sali, i tych, którzy nas oglądają online, jeżeli Państwo macie przestrzeń, czas, chęci, przeczytajcie tą naszą nowelizację i prześlijcie do nas swoje uwagi. A później, kiedy już was poinformujemy o tym, że projekt trafił w proces legislacyjny, to będziemy państwa zachęcać do wpływania na państwa posłów z okręgu, posłanki, senatorów, senatorki. Dziękuję i powodzenia na państwa frontach firmowych i no, dla nas wszystkich życzę sobie powodzenia na froncie ogólnopolskim. Ja bym jeszcze tylko dodała 2 słowa, zainspirowana tymi słowami o szukaniu poparcia w różnych środowiskach, bo mimo, że jestem posłanką z określoną przynależnością polityczną i wiem, że w partii Razem i ogólnie na lewicy, ale przede wszystkim mogę mówić w imieniu swojej partii, że mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie, to marzę o tym, żeby to był rzeczywiście projekt, który zyska poparcie różnych środowisk politycznych, bo w czasach, kiedy partycypacja obywatelska stała się takim hasłem oczywistym dla całej tak zwanej prodemokratycznej strony, stała się czymś, co nie powinno mieć barw politycznych, bo jest dla nas oczywistością. Myślę, że powinniśmy wreszcie dojść do tego momentu,
że partycypacja pracownicza będzie postrzegana tak samo. I mam nadzieję, że wspólnymi wysiłkami właśnie w stronę, w kierunku przekonywania też innych środowisk politycznych, bo my w naszych rozmowach z innymi partiami też oczywiście będziemy to robić, możemy dojść do tego momentu nie tylko w, oczywiście legislacja jest tu najważniejsza, ale w ogóle do takiego momentu w debacie publicznej, że właśnie w ten sposób będzie się traktowało partycypację pracowniczą jako coś oczywistego i bardzo ważny element demokracji. Dziękuję. To dziękujemy.